Maj. Rachityczne dzieci. Piątego, piątek. Dziś miałem wolny dzień, bo nie bardzo jakoś zdrów byłem, więc matka wzięła mnie z sobą do zakładu rachitycznych dzieci, gdzie chciała polecić córeczkę odźwiernej, ale nie pozwoliła mi wejść tam do jej szkoły. Czyś nie zrozumiał, Henryku, dlaczego mi ci wejść nie pozwoliła? Dlatego, widzisz, żeby im nie stawiać na oczy tym nieszczęśliwym dzieciom, i to jeszcze w szkole, jakby dla popisu zdrowego i silnego chłopca, bo oni i tak mają aż nadto sposobności do bolesnych dla siebie porównań. Jakaż to smutna, smutna rzecz, takie zbiorowisko upośledzonych od natury dzieci. Płakać mi się chce, kiedy tam wchodzę. 60 ich było, chłopców i dziewczynek. Biedne, wymęczone kostki, biedne ręce, biedne nóżki, powykręcane, nieforemne, słabe, biedne ciałka, ułomne, bezkształtne. Widziałam twarze wdzięczne, spojrzenia pełne inteligencji i uczucia. To znów jakąś twarzyczkę dziewczynki z nosem wydłużonym i spiczastą brodą, która się wydawała twarzą podeszłej staruszki, a miała uśmiech niebiańskiej słodyczy. Niektóre dzieci widziane z przodu są śliczne i nie widać w nich żadnej ułomności, ale niech no się które obróci, serce się ściska patrzeć. Był właśnie doktor i oglądał je. Stawiał je na ławce, podnosił ubranka, żeby opukać ich wzdęte brzuszyny, ich zgrubiałe wiązania kostne, a one, biedne, wcale się nie wstydziły. Przywykły już widać, żeby je tak rozbierano. Oglądano, obracano na wszystkie strony. I pomyśleć tylko, że to już jednak okres polepszenia w ich chorobie, że prawie wcale nie cierpią. Ale któż obliczy, ile wycierpiały od pierwszego pojawienia się ich ułomności, kiedy w miarę rozwoju choroby widziały się z dnia na dzień coraz mniej kochane, kiedy były zostawiane godzinami gdzieś w kącie izby albo podwórza, źle żywione, a nieraz wyśmiane, albo miesiącami całymi torturowane jakimiś bandażami albo ortopedycznymi przyrządami, które im nie miały nic pomóc. Teraz przynajmniej dzięki staraniom rozumnym, dobremu pożywieniu, gimnastyce, wiele z nich ma się znacznie lepiej. Odbywała z nimi nauczycielka niektóre ćwiczenia gimnastyczne. Przykro było patrzeć, jak te biedactwa wyciągały pod ławkami nogi, ściśnięte w łupkach, węzłowate, niekształtne, kalekie nogi, małych łazarzy, które by się okryć chciało pocałunkami litości. Niektóre z dzieci nie mogły podnieść się z ławki, siedziały więc z główkami przechylonymi na ramię, głaszcząc swoje szczudła innym. Kiedy im przyszło wyciągnąć prosto ramię, zaczynało braknąć oddechu, tak że opadały na ławkę blade, ale uśmiechające się, żeby pokryć ten ciężki wysiłek. Ach, Henryku, jak wy też nie umiecie cenić zdrowia i jaką małą rzeczą wydaje wam się być zdrowym. Więc kiedym pomyślała o tych silnych i kwitnących dzieciach, które matki jak w triumfie obnoszą dokoła, dumne z ich piękności, miałam ochotę wszystkie te biedne głowiny przycisnąć do serca z rozpaczą za ich los, za ich dolę. I mówiłam sobie, gdybym była sama na świecie, nie wyszłabym już stąd i oddała życie, aby im służyć, aby je pocieszać, aby im być matką aż do ostatniej godziny mojej. A one tymczasem śpiewały. A były to głosy wątłe, słodkie, smutne, które wprost do duszy szły. Pochwaliła je nauczycielka, więc były uszczęśliwione i przechodzącą pomiędzy ławkami całowały w ręce, bo są ogromnie wdzięczne za dobroć dla siebie i niezmiernie uczuciowe. I zdolności okazują duże i uczą się dobrze, mówiła mi nauczycielka. Miła młoda nauczycielka, która na dobrotliwej twarzy ma jakiś wyraz troski, jakby odbicie tej niedoli, którą koi, pielęgnuje i pociesza. Drogie, serdeczne dziewczę, między istotami ludzkimi, które pracą zarabiają na życie, nie ma chyba ani jednej, która by zarabiała na nie święciej i ofiarniej. Twoja matka. Poświęcenie. 9 wtorek.
Jaka też moja mama dobra, a Sylwia zupełnie tak samo ma wielkie, szlachetne serce wczoraj. Przepisywał wczoraj wieczór, właśnie przepisywał wczoraj wieczór moją część miesięcznego opowiadania od Apeninów do Andów, który nauczyciel podzielił między nas do skopiowania. Takie jest długie, gdy Sylwia weszła na palcach pośpiesznie, a z cicha. Pójdź ze mną do mamy. Słyszałam, jak ojciec z mamą rozmawiał dziś z rana. Ojcu źle poszła jakaś sprawa i bardzo był zmartwiony. Mama go pocieszała. Jesteśmy w ciężkim położeniu, rozumiesz? Nie mamy już pieniędzy. Ojciec mówił, że trzeba będzie wyrzec się niejednego, żeby koniec z końcem związać. Więc i nam trzeba ograniczyć się, uczynić jakąś ofiarę, nieprawdaż? Czy gotów to zrobić? Dobrze, ja będę mówiła z mamą, a ty mi przytakuj tylko i na twój honor przyrzeknij sobie, że wszystko, co powiem, uczynisz. Powiedziawszy to, wzięła mnie za rękę i poszliśmy do mamy, która szyła coś pogrążona w myślach. Siadłem na sofie z jednej strony przy mamie, Sylwia siadła z drugiej i zaraz zaczęła: Mamo, ja chcę z mamą pomówić o czymś. Oboje chcemy z mamą pomówić. Mama spojrzała zdziwiona, a Sylwia: Ojciec nie ma pieniędzy, prawda? Co ty mówisz? Rzekła mama, zaczerwieniwszy się lekko. To nieprawda, skądże ty to wiesz? Kto ci to powiedział? Już ja wiem, odrzekła rezolutnie Sylwia. Więc niech tylko mama posłucha. Myśmy także powinni uczynić jakąś ofiarę z siebie. Chcemy bardzo. Mama mi obiecała kupić wachlarz w końcu maja. Henryk też miał dostać szkatułkę z farbami, ale teraz my nic nie chcemy. Nie chcemy, żeby rodzice wydawali pieniądze. I tak będziemy kontenci. Jeszcze bardziej, wie mama? Matka nasza chciała coś powiedzieć, ale Sylwia rzekła: Nie, mamo, tak musi być, tak będzie. I póki tata nie będzie miał pieniędzy, nie chcemy ani owoców, ani żadnych dobrych rzeczy, nic. Wystarczy nam zupa na obiad, a na śniadanie i na kolację będziemy tylko chleb jedli. Tym sposobem wyda się mniej na życie, bo teraz to się za dużo wydaje, a my przyrzekamy mamie, że będziemy tak samo kontenci, jeszcze bardziej. Nieprawdaż, Henryku? Kiwnąłem głową z zapałem. Zawsze jednako będziemy kontenci, powtórzyła Sylwia, zasłaniając mamie usta ręką. A jeśli można zrobić jakąś ofiarę, czy to w ubraniu, czy w czym innym, to też zrobimy ją najchętniej i posprzedajemy także wszystkie nasze podarunki. Ja wszystko oddam, co mam i będę mamie posługiwała sama i nie będziemy oddawali nic do roboty z domu, bo ja z mamą będę pracowała cały dzień. Będę wszystko robiła, co mama zechce. Gotowa jestem na wszystko, na wszystko. Zawołała głośniej, zarzucając ręce na szyję mamy. Żeby tylko tata i mama nie mieli kłopotów i żebym znowu widziała, że są spokojni, weseli jak przedtem i radzi ze swoich dzieci, które was bardzo, bardzo kochają, tak kochają, żeby oddały życie za was. Nigdym jeszcze chyba nie widział mamy tak szczęśliwej, jak kiedy słów tych słuchała. Nigdy nie całowała Sylwii z taką czułością, płacząc i śmiejąc się razem i wcale przemówić nie mogąc. Uspokoiła się wreszcie i zapewniła Sylwię, że tak źle nie jest, że nie jesteśmy przyprowadzeni do takiego niedostatku bynajmniej. I dziękowała jej i przez resztę dnia była wesoła, kiedy ojciec wrócił, wszystko mu opowiedziała, a biedny ojciec ust nie otworzył nawet. Ale nazajutrz, w południe, siadając do stołu, czułem radość i smutek zarazem. Pod moją serwetą była szkatuła z farbami, a Sylwia znalazła pod swoją serwetą wachlarz. Pożar. 11 czwartek. Skończyłem dziś rano przepisywać moją część opowiadania od Apeninów do Andów i obmyślałem właśnie, o czym by tu napisać wypracowanie dowolne, które nam nauczyciel zadał, kiedy mu słyszał jakiś niezwykły hałas na schodach, a zaraz potem weszli do naszego mieszkania dwaj pompierzy ze straży ogniowej i powiedzieli memu ojcu, że muszą zbadać piece i kominki, bo się sadze palą w domu i nie wiadomo skąd ogień pochodzi. Ojciec rzekł: Owszem, proszę. I chociaż u nas nigdzie ogień się nie palił, zaczęli chodzić po pokojach i przykładać ucho do ścian, nasłuchując, czy w przewodach kominowych wiodących na wyższe piętra nie huczy gdzie pożar. A kiedy tak chodzili, rzekł mi ojciec: No i masz, chłopcze, temat do wypracowania, straż ogniowa. Spróbuj opisać to, co ci opowiem.
Widziałem ich przy robocie przed 2 laty. Późną już nocą wyszedłszy z teatru Balbi, dochodziłem właśnie do ulicy Roma, kiedym ujrzał jakieś niezwykłe światło i tłum biegnących ludzi. Palił się dom. Języki ognia i chmury dymu wydobywały się z okien jego i z dachu. Mężczyźni i kobiety ukazywali się wśród nich i znikali zaraz, wydając okrzyki rozpaczy. Przed bramą tłoczył się tłum, wołając: ratunku, żywcem się palą, ratunku, pompierzy, pompierzy. W tej chwili stanął przed bramą wóz 4 strażaków, jacy byli na razie w ratuszu. Skoczyło z niego i rzuciło się do płonącego domu. Ledwo tam weszli, kiedy okropny widok krew nam w żyłach zmroził. Jakaś kobieta z nieludzkim rykiem podbiegła do okna 3. piętra, chwyciła za rynnę i przerzuciwszy się na zewnątrz muru, zawisła w próżni, smagana dymem i ogniem, które za nią oknem buchnęły. Tłum krzyknął ze zgrozy. Strażacy zatrzymani na 2. piętrze przez wystraszonych mieszkańców już ścianę tam rozbijać zaczęli, kiedy tysiączne głosy buchnęły z ulicy: na trzecie piętro, na trzecie. Skoczyli na trzecie. Całe piekło ognia, gorące belki dachu przebijały sufity, korytarze w płomieniach i w duszącym dymie. Żeby się dostać do mieszkań zamkniętych, nie było innej drogi jak przez dach. Rzucili się więc na strychy, a w chwilę później ujrzeliśmy jakby czarne widmo skaczące skroś dymu i płonących belek. Był to kapral, który dobiegł pierwszy, ale żeby się od strony domu dostać do zamkniętego mieszkanka, trzeba było przejść przez niezmiernie wąską przestrzeń między wylotem strychowego okienka a kominem. Nie było innej drogi, gdyż pożar wszystko już objął. Tę zaś jedyną po spadzistości dachu wiodącą pokrywał w owej porze śnieg i luta. Chwycić się nie było czego. Nie przejdzie, niepodobna, wołał tłum w ulicy. Kapral posunął się aż na brzeg dachu, a dosięgnąwszy punktu, na którym mógł wesprzeć nogę, zaczął gwałtownie rozbijać belki, krokwie, rynne, żeby sobie otwór do wnętrza uczynić. A kobieta ciągle jeszcze wisiała za oknem, a ogień huczał nad jej głową, a dym owijał ją jak całun śmiertelny. Chwila jeszcze, upadnie na bruk ulicy, ale otwór już wybity. Kapral sparł się na haku i zesunął wewnątrz. Inni nadbiegli tymczasem i skoczyli za nim. W tymże momencie ustawiono olbrzymią drabinę, przywiezioną właśnie, oparwszy ją pod oknami, z których buchały płomienie i krzyki szaleństwa. Wszyscy jednak myśleli, że to już za późno. Nie uratujecie nikogo, krzyczał tłum w ulicy. Popalą się, poduszą nawet i strażacy. Skończone, daremne. Nagle w okienku nad rynną ukazała się czarna postać kaprala, oświetlona jaskrawym płomieniem. Schylił się, kobieta chwyciła go za szyję, ujął ją oburącz w pół i wciągnął do wnętrza. Okrzyk 1000 głosów zgłuszył na chwilę huk ognia, ale inni jak zejdą. Drabina oparta o dach pod innym oknem oddalona była jednakże od niego dość znacznie. Jakże się jej uczepią? Lecz kiedy tak pytano z bijącym trwogą sercem, jeden ze strażaków stanął na gzymsie jedną nogą, drugą na drabinie i tak wyprostowany w powietrzu brał w ramiona jednego po drugim mieszkańców płonącego domu, których mu inni podawali z wnętrza, i oddawał stojącemu na drabinie towarzyszowi, a ten uwiązywał ich silnie na linię i przy pomocy przybyłych z drabiną spuszczał na dół. Pierwsza uratowana została w ten sposób kobieta, uczepiona przedtem u rynny, po niej dziecko jakieś, potem znów druga kobieta, potem starzec. Wszyscy ocaleni zostali. Po nich dopiero zaczęli spuszczać się strażacy. Ostatni spuścił się kapral, ten, który pierwszy na ratunek przybiegł. Zebrany w ulicy tłum przyjął ich grzmotem oklasków, a kiedy się ukazał kapral, wódz tej gromadki zbawców, ten, który wobec wszystkich nad przepaścią zawisł, ten, który byłby zginął, gdyby jeden z nich zginąć musiał, tłum powitał go jak triumfatora, krzycząc i wyciągając ku niemu ramiona z uniesieniem wdzięczności i podziwu, a imię jego nikomu przedtem nieznane, imię Józef Robino, brzmiało na wszystkich ustach. Czy zrozumiałeś? To jest odwaga. Odwaga serca, która nie rozumuje, nie waha się, ale jak ślepy piorun tam bije, gdzie krzyk śmiertelny posłyszy. Muszę cię którego dnia zaprowadzić na ćwiczenia strażaków i pokażę ci też kaprala Robino. Rad będziesz, że go poznasz, nieprawda? Tak, prawda, odrzekłem.
A wtem ojciec: otoż, otóż i on. Odwróciłem się w bok. Dwaj strażacy, skończywszy swoje oględziny, przechodzili przez pokój do wyjścia. Ojciec pokazał mi mniejszego, który miał galon na ramieniu, i rzekł: uściśnij rękę kapralowi Robino. Kapral zatrzymał się, podał mi rękę z uśmiechem. Ścisnąłem ją z całej siły, a on się skłonił i wyszedł. Nie zapomnij, że go, dorzucił ojciec, bo z tych tysięcy rąk, jakie ci w życiu uścisnąć przyjdzie, nie wiem, czy będzieś 10 godnych jego ręki. Od Apeninów do Andów. Opowiadanie miesięczne. Przed wielu laty chłopiec jeden, genuańczyk, mający lat 13, syn robotnika, wybrał się z Genui do Ameryki, sam, aby odszukać swą matkę. Matka jego przed 2 laty wywędrowała do Buenos Aires, stołecznego miasta Republiki Argentyńskiej, aby tam przyjąć służbę w jakim bogatym domu i zarobić w krótkim czasie tyle, żeby poratować jakoś swoją rodzinę. Przywiedzioną do ostatniego ubóstwa i zadłużoną nawet skutkiem różnych nieszczęść. Niemało u nas w kraju jest odważnych kobiet, które się puszczają w tak daleką drogę z tym samym zamiarem i dzięki wysokiej zapłacie, jaką tam otrzymuje uzdolniona służba, po wielu latach wracają do domu z 2000 lirów. Kiedy biednej matce przyszło się rozstać ze swoimi synami, z których jeden miał lat 18, a drugi 11 kończył, zapłakała krwawymi łzami serdecznego żalu, wszakże wiedząc, że to dla ich dobra, ruszyła w drogę mężnie i pełna nadziei. Podróż była pomyślna. Zaledwie stanąwszy w Buenos Aires, odważna kobieta za pośrednictwem mężowskiego krewniaka, który od dawna był tam osiedlony, znalazła dobrą służbę u jakiejś argentyńskiej rodziny, gdzie płacono ją hojnie i obchodzono się z nią życzliwie. Rada była tedy i przez czas dłuższy pisywała do rodziny regularnie, donosząc o powodzeniu swoim. Jeszcze przedtem umówili się oboje, że mąż będzie posyłał listy na ręce owego krewniaka, który je doręczy żonie, żona zaś będzie oddawała odpowiedź także krewniakowi temu, a on ją do Genui pośle, dodawszy co nieco od siebie. Tak zarabiając 80 lirów miesięcznie, a nie wydając na siebie nic, posyłała dzielna kobieta co kwartał do domu wcale ładną sumkę, z której mąż, człowiek uczciwy, spłacał co pilniejsze długi, odzyskując wolna dobrą opinię i niecierpliwie wyglądając chwili, której żona wróci, gdyż dom bez niej wydawał się pusty, a młodszy z synów, ogromnie przywiązany do matki, tęsknił za nią bardzo i nie mógł do tego rozłączenia nawyknąć w żaden sposób. Ale po upływie roku, po krótkim liście, w którym kobieta zawiadamiała swoich, że niezupełnie jest zdrowa, wiadomości od niej przestały nachodzić. Pisali 2 razy do owego krewniaka i on nie odpowiedział. Pisali do owej rodziny argentyńskiej, u której kobieta służyła, ale nie wiadomo, czy list doszedł, czy nie. Nazwiska bowiem nie pamiętali dobrze, dość, że i stamtąd nie mieli żadnej wieści. Wtedy w obawie nieszczęścia napisał ojciec do konsulatu włoskiego w Buenos Aires, prosząc o zarządzenie poszukiwań, wszakże po 3 miesiącach tyle się dowiedział tylko, że na ogłoszenie dane przez konsulat do tamtejszych gazet nikt się nie zgłosił i że nie znaleziono śladu zaginionej. I nie mogło też być inaczej. Dobrej kobiecie bowiem przyszło do głowy, żeby dla ocalenia rodzinnego honoru, który wejście do służby poniżać jej się zdawało, zmienić nazwisko i podać inne zgoła tam, gdzie przebywała. Przeszło 2 miesięcy bez najmniejszej wieści. Ojciec i synowie byli bardzo zmartwieni, młodszy zaś z tęsknoty niezwyciężonej zapadał na zdrowiu. Co czynić? Do kogo się udać? Pierwszą myślą ojca było jechać i szukać żony w Ameryce, ale robota? I kto przez ten czas utrzymałby dom i dzieci? Nie mógł też jechać syn starszy, który właśnie coś niecoś zarabiać zaczął i był potrzebny rodzinie. I tak w ciężkiej tej trosce żyli z dnia na dzień, powtarzając to bolesne pytanie, co czynić? I patrząc na siebie w milczeniu, aż raz wystąpił mały Marek i rzekł rezolutnie: ja pojadę do Ameryki i wyszukam mamę. Ojciec pokiwał głową ze smutkiem, nie odpowiadając: tak, to był pomysł serdeczny, ale rzecz nie do wykonania. W 13 latach sam do Ameryki, kiedy podróż trwała miesiąc blisko,
Ale chłopiec nie ustępował. Nalegał tego dnia, nalegał drugiego, trzeciego, nalegał co dzień z wielką bystrością, rozumując jak dorosły człowiek. Pojechało już tam wielu i młodszych ode mnie, mówił. Jak tylko już na okręcie będę, to przecież dopłynę. Czy mały, czy duży, nie bójcie się, już mnie tam dowiozą. A jak już tam będę na miejscu, cóż to, nie potrafię to odszukać sklepu owego krewniaka? Przecież tam tylu Włochów jest, to mi pierwszy lepszy pokaże ulicę. A jak do niego trafię, to jakbym trafił do mamy. Gdybym zaś nie znalazł, to prosto pójdę do konsula i dopytam się o tych państwach, gdzie mama była. Co się stanie zresztą, to się stanie, a tam roboty nikomu nie zbraknie. Znajdę robotę i ja i zapracuję tyle przynajmniej, żeby do domu wrócić. I tak po trochu, prawie że przekonał ojca. Ojciec mu ufał, wiedział, że chłopiec jest roztropny i odważny. Widział też, że do niedostatku, do biedy nawykł od dzieciństwa i że do spełnienia zamiaru tego znajdzie siły w sercu, dla którego odnalezienie ukochanej matki było świętym celem. Zdarzyło się przy tym, że kapitan parostatku udającego się na morze, posłyszawszy coś o tym od znajomego, zobowiązał się dać chłopcu darmo bilet trzeciej klasy aż do Argentyny. I tak ojciec po krótkim wahaniu przystał, a podróż została zdecydowana. Naładowali małemu Markowi pełną torbę żywności, dali mu do kieszeni kilka skudów, zaopatrzyli go w adres krewniaka i pewnego pięknego dnia w kwietniu odprowadzili go na pokład okrętu. Synu mój, Marku drogi, mówił ojciec, ściskając go raz jeszcze na schodach parostatku, z pełnymi łez oczyma. Sprawże się dobrze, jedź z Bogiem. Syna, co matki szuka, Pan Bóg nie opuści. Biedny Marek miał serce mężne i przygotowane na najcięższe próby w tej podróży, ale kiedy piękna jego Genua zniknęła mu z oczu, kiedy znalazł się na pełnym morzu wśród tłumu emigrantów zapełniających cały parostatek sam, nieznany nikomu z tą małą torbą, która zamykała w sobie całe jego mienie, ogarnęła go wielka żałość i wielkie zwątpienie. Jak pies bezpański leżał przez 2 dni na przodzie pokładu, nie mogąc nic przełknąć, a tylko mu się chciało płakać, płakać. Różne myśli chodziły mu po głowie, a jedna smutniejsza od drugiej, a najcięższa z nich i najsmutniejsza wracała uporczywie ciągle. Myśl, że matka jego, kto wie, nie żyje już może. W niespokojnych, przerywanych snach swoich widział ciągle twarz jakiegoś nieznajomego, który pochylał się nad nim, patrzył z współczuciem i mówił mu do ucha: Twoja matka umarła, a on się budził, tłumiąc krzyk rozpaczy. Dopiero kiedy okręt przebył cieśninę gibraltarską i wpłynął na Ocean Atlantycki, nieco nadziei, nieco otuchy wstąpiło w ducha Marka. Na krótko wszakże, to niezmierzone ciągle jednostajne morze, ten wzrastający upał, ten ścisk tłumu biedaków, który go otaczał, a nade wszystko uczucie zupełnej samotności i oderwania od swoich, pogrążyły go prędko w stan bliski rozpaczy. Więc te dni puste, jednostajne, wlokące się po sobie bez żadnej odmiany, tak mu się mąciły w pamięci, jak się to chorym przytrafia. Zdawało mu się, że już rok przynajmniej po tym morzu płynie i każdego ranka, budząc się zdumiony, był na nowo, że jest sam w pośród tych wód niezmierzonych i płynie do Ameryki oto. Te śliczne, latające ryby, które czasem spadały na pokład, te nadzwyczajne zachody i wschody słońca w pobliżu równika, te mgły srebrzyste wieczorów, te zadziwiające fosforescencje morza w nocy, wszystko to zdawało mu się być nie zjawiskiem rzeczywistym, lecz dziwem przyśnionym tylko. Ale potem było gorzej jeszcze, potem przyszły dni dżdżyste, podczas których ciągle przebywał w zamknięciu międzypokładowym, gdzie wszystko trzęsło się i przewracało, gdzie nie słyszał nic prócz wrzekania i straszliwych kłótni. Wtedy to myślał biedak, że ostatnia godzina jego już nadeszła. A potem znów zmiana. Dni ciężkie, duszne, skwarnie znośni, morze gładkie, żółtawe, bez ruchu, milczące w martwym powietrzu, brak tchu, nuda nieskończona. Dnie posępne, śmiertelne, ciężkie, nie do udźwignięcia, w ciągu których pasażerowie rozciągnięci nieruchomo na podłodze, na ławkach, zdawali się trupami. A drogi nie ubywały jakby. Niebo i morze, morze i niebo. Dziś jak wczoraj,
jutro jak dziś jeszcze i ciągle i wiecznie. I stał tak chłopczyna oparty o poręcz pokładu, wlepiwszy wzrok w ten ocean bez początku i bez końca, ogłuszony, oszołomiony, niejasno, a uparcie myślący o matce, póki mu powieki nie zaciężyły, a głowa nie spadła na ręce, a wtedy spostrzegał znowu tę twarz nieznaną, która patrzyła na niego litościwie i słyszał jej szept cichy – matka twoja umarła. I budził się i zrywał nagle, aby znów śnić na jawie zapatrzony w horyzont, cichy, nieruchomy. 27 dni trwała podróż taka. Ostatnie z nich przecież były lepsze. Powietrze się odświeżyło, pogoda była piękna. Marek zaznajomił się z jednym starym Lombardczykiem, który jechał do Ameryki, aby odwiedzić syna mającego kawałek ziemi niedaleko miasta Rosario. Opowiedział mu wszystko o swojej rodzinie, a stary, słuchając, klepał go po ramieniu i raz w raz powtarzał: odwagi, chłopcze, odnajdziesz matkę zdrową i szczęśliwą. Te rozmowy, ten tak odmiennego wieku towarzysz, wzmocniły go trochę. Przeczucia smutne zmieniły się w oczekiwanie radosne. Siedząc na tylnym pokładzie obok starego wieśniaka palącego fajkę, pod pięknym, gwiaździstym niebem, w pośród gromadek emigrantów, którzy śpiewali po 100 razy, przedstawiał sobie w myśli, jak to on przyjdzie do Buenos Aires. Widział się już na wskazanej sobie ulicy, odnajdywał sklep i krewniaka i biegł do niego z okrzykiem: mama, czy zdrowia? Zdrowa, gdzie mama? Idźmy prędko do niej. Więc wybiegali razem, wstępowali na schody, drzwi się otwierały i tu urywała się gra jego wyobraźni. Głosy, którymi sam przemawiał, milkły, a całe serce jego zalewało uczucie niewypowiedzianej tkliwości. Wyjmował wtedy z zanadrza mały medalik, całował go i odmawiał z cicha swe modlitwy. 27 dnia od wyruszenia z Genui przybyli nareszcie. Majowa różana zorza stała na niebie, kiedy okręt zarzucił kotwicę w zatoce olbrzymiej rzeki La Plata, na której brzegu wznosi się obszerne miasto Buenos Aires, stolica Republiki Argentyńskiej. Ta zorza wydawała się dobrą wróżbą naszemu chłopcu. Radość i niecierpliwość zmysły mu odbierały niemal. Jego droga, ukochana matka była już tak blisko, za parę godzin zobaczy ją, uściska, i oto był w Ameryce, w tym nowym świecie, i odważył się na tę drogę sam i dobił do celu. Wszystko, co przeszedł, przecierpiał w podróży, wydało mu się być niczym. Leciał, ot, widać, tak we śnie, a teraz się obudził, a tak był szczęśliwy, że ani się zdumiał, ani też zasmucił, kiedy, sięgnąwszy do kieszeni, nie znalazł w niej jednego z dwóch węzełków, w których zawiązał swój mały skarb, rozdzieliwszy go na połowy dla większej pewności, że nie zgubi wszystkiego. I otóż jeden z węzełków tych wyciągnął mu jakiś zły człowiek, tak że mu pozostało tylko kilka lirów. Ale cóż go to mogło obchodzić teraz, kiedy był blisko swej matki? Wziąwszy tedy torbę w rękę, zeszedł razem z wielu innymi Włochami do małego, parowego statku, który ich dostawił nieopodal portu. Ze statku przesiadł się na łódź noszącą imię Andrzej Doria. Ta go doniosła do portu, skąd, pożegnawszy starego Lombardczyka, ruszył wielkimi krokami ku miastu. Doszedłszy do zakrętu pierwszej ulicy, zatrzymał przechodnia i grzecznie prosił o wskazanie mu, w jakim kierunku ma się udać, aby dojść do ulicy Los Artes. Wypadek zdarzył, że ów przechodzień był robotnikiem Włochem. Spojrzał ciekawie na chłopca i zapytał go, czy umie czytać. Chłopiec potwierdził, że umie. A więc, rzekł robotnik, wskazując mu ulicę, z której zszedł: idź ciągle prosto, prosto i czytaj nazwy ulic na wszystkich rogach, to znajdziesz i swoją. Chłopiec podziękował i puścił się przed siebie. Ulica to była prosta, niezmiernie długa, choć wąska, obudowana po obu stronach białymi, niskimi domkami, które wyglądały jakby dworki wiejskie, pełna ruchu ludzi, pojazdów i ciężkich wozów toczących się z ogłuszającym hałasem. Tu i ówdzie zaś powiewały olbrzymie chorągwie, na których wypisano wielkimi, różnokolorowymi literami, gdzie i kiedy okręt jaki odpływa. Były to nazwy miast, nieznanych mu zgoła. Co i raz idąc na prawo i na lewo, widział poprzeczne ulice, tak samo proste i długie, i tak samo zabudowane małymi, niskimi domami, i tak samo pełne ludzi i powozów, przecięte w głębi prostą linią nieskończonej płaszczyzny amerykańskiej, podobnej do widnokręgu morza.
Miasta niepodobna było objąć wzrokiem. Zdawało mu się, że mógłby tak całymi dniami, całymi tygodniami iść, a iść nie widząc nic innego, tylko takie proste, przecinające się ulice jak te, które spostrzegł, i że cała Ameryka musi być nimi pokryta. Uważnie przecież bardzo czytał na wszystkich rogach nazwy ulic. Były mu one, te nazwy, całkiem obce i wyczytywał je z trudem. Przy każdym rogu serce zaczynało mu bić silniej na myśl, że to już tu może być. Bacznie też patrzył na przechodzące kobiety, nabiwszy sobie głowę, że mógłby matkę wprost spotkać. Zdarzyło się, że zobaczył dość daleko przed sobą idącą kobietę, która mu się wzrostem dość podobna wydała. Krew uderzyła mu do głowy, dobiegł jej i ujrzał, że była to Murzynka. Szedł więc, a szedł, przyspieszając coraz kroku. Nareszcie na którymś rozstaju, uciekającej w prawo i w lewo ulicy, zaczął czytać i stanął, jak gdyby wrósł w ziemię. Była to ulica jego, ulica Los Artes. Odwrócił się i zobaczył numer 117, sklep krewniaka zaś znajdować się miał pod 175. Zaczął iść teraz tak śpiesznie, że prawie biegiem. Przed numerem 171 musiał stanąć, żeby tchu nabrać, i mówił sobie: o matko moja, czyż to prawda, że ja cię zaraz zobaczę? Pobiegł dalej, spostrzegł mały sklepik z wiktuałami, ten sam, wszedł. W sklepiku siedziała kobieta w okularach z siwymi włosami. – A czego to, chłopcze? – spytała po hiszpańsku. – Czy to nie tu? – rzekł chłopiec, usiłując głos dobyć ze ściśnionego gardła. – Czy to nie tu sklep Franciszka Merellego? – Franciszek Merelli umarł – odrzekła kobieta po włosku. Chłopiec zachwiał się, jakby uderzono w piersi. – Kiedy umarł? – Ech, kawałek już czasu, moje dziecko – odpowiedziała kobieta. Kilka miesięcy temu, nie wiodło mu się, przedał, wyprowadził się. Słyszałam, że daleko stąd, aż do Bahi, gdzie zaraz też podobno miał umrzeć. Sklepik teraz mój, chłopiec zbladł. Przezwyciężył się jednak i rzekł szybko: Merelli znał moją matkę. Moja matka służyła tutaj u państwa McQueenes. On sam tylko mógłby mi powiedzieć, gdzie mam jej szukać, bo ja przyjechałem do Ameryki po to, ażeby odszukać moją matkę. Merelli posyłał jej listy nasze. Ja przecież muszę znaleźć moją matkę. Biedny chłopiec, westchnęła kobieta. Ja nie wiem. Mogą się zapytać stróża. On znał chłopaka, który Merellemu posyłki załatwiał. Może być, że wie cokolwiek. I zaraz poszła w głąb sklepu, wołając przez drzwi stróża. Przybiegł natychmiast. Powiedz mi, rzekła sklepikarka, czy pamiętasz, żeby ten chłopak od Merellego nosił listy do kobiety służącej u jednego tu, wiesz, tutejszych, u państwa McQueenes? Odpowiedział stróż. Tak, proszę pani, nosił czasem. Tam dalej, w tej ulicy. Ach, dziękuję pani, zawołał Marek. Proszę mi tylko powiedzieć numer, nie wiecie? Niech pani każe mnie zaprowadzić. Zaprowadźcie mnie, stróżu, mam jeszcze pieniądze. Mówił tak żarliwie, że stróż, nie czekając na to, co powie sklepikarka, rzekł: to idźmy. I wyszedł pierwszy prędkim krokiem. Biegnąc niemal i bez słowa doszli w głąb tej nadzwyczaj długiej ulicy. Przeszli korytarz wiodący wskroś małego białego domku i zatrzymali się przed piękną kratą, przed którą widać było dziedzińczyk umeblowany i pełen gazonów z kwiatów. Marek pociągnął za dzwonek. Ukazała się młoda panna. – Czy tu mieszkają państwo McQueenes? – zapytał chłopiec trwożliwie. – Mieszkali – odpowiedziała panna po włosku, ale akcentem hiszpańskim. – Teraz my tu mieszkamy. – Zebalos. – A gdzie się wyprowadzili państwo McQueenes? – zapytał Marek z bijącym sercem. – Wyjechali do Kordowy. – Kordowa? – wykrzyknął Marek. – Gdzież to Kordowa? A ta służąca, która u nich była, ta kobieta, moja matka, ich służąca, była moją matką. Czy zabrali także matkę moją z sobą? Panna spojrzała na niego i rzekła: nie wiem, może mój ojciec będzie wiedział, bo znał się z nimi, zanim wyjechali. Proszę poczekać chwilę. Odeszła, a za chwilę powróciła z ojcem, wysokim panem, siwą brodą. Pan popatrzył chwilę na sympatyczną postać małego genueńczyka, marynarza z noskiem orlim i jasnymi włosami, po czym zapytał nietęgą włoszczyzną: twoja matka była z Genui? Z Genui, panie. No to ta służąca z Genui wyjechała razem z państwem, wiem o tym na pewno. A gdzie wyjechali? Do Kordowy, do takiego miasta. Westchnął ciężko chłopczyna, a potem z rezygnacją odrzekł: kiedy tak, to ja muszę także udać się do Kordowy.
Ach, biedny malcze, zawołał pan, patrząc na niego litośnie. Ależ to przecie o jakie 100 mil stąd. Marek zbladł jak trup i oparł się ręką o kratę. Zobaczymy, zobaczymy, mówił pan, tknięty współczuciem i otwierając drzwi dodał. Wejdź na chwilę, zobaczymy, czy ci w czym pomóc można. Kazał mu usiąść i opowiedzieć rzecz całą, a wysłuchawszy z wielką uwagą, namyślał się czas jakiś, po czym rzekł szybko. Nie masz pieniędzy, nieprawdaż? Mam jeszcze trochę, odpowiedział Marek. Pan znów myślał przez parę minut, potem siadł do stolika, napisał list i podając go chłopcu rzekł. Słuchaj, mały Włoszku, idź z tym listem do Boka. Jest to miasteczko przez pół genueńskie, o 2 godziny drogi stąd. Każdy ci pokaże drogę, idź tam i wyszukaj tego pana, którego nazwisko masz tu na adresie. Znają go wszyscy, zanieś mu ten list. Ten pan wyprawi cię jutro do Rosario i poleci komuś, kto się postara ułatwić ci dalszą drogę aż do Kordowy, gdzie znajdziesz państwa McQuines i matkę twoją. Tymczasem masz tu oto. Włożył mu kilka lirów do ręki. Idź, śmiało, nie bój się. Wszędzie tu znajdziesz Włochów, wszędzie się rozmówisz i nie będziesz opuszczony. Adios. Chłopiec rzekł tylko, dziękuję. Nie mógł znaleźć innych słów, wyszedł ze swoją torbą i pożegnawszy przewodnika zaczął iść zwolna ku onemu Bako, pełen smutku i zdumienia przez to duże, hałaśliwe, tętniące, przyspieszonym ruchem miasto. Wszystko, co mu się od chwili tej aż do wieczora następnego dnia zdarzyło, zostało mu w pamięci zmącone, niejasne, podobne do gorączkowych majaków. W chorobie tak był znużony, stroskany, upadły na duchu. Dopiero kiedy drugiego dnia wieczorem, przespawszy noc w jakiejś komórce obok tragarza portowego w Bako i przesiedziawszy dzień cały prawie na stosie belek, w półsennym wzrokiem wpatrzony w tysiące łodzi, statków parowych i okrętów, znalazł się wreszcie na dużej żaglowej, naładowanej owocami barce, uczyniło mu się jakoś rzeźwiej w duszy. Barkę prowadziło 3 silnych na brąz spalonych słońcem genueńskich żeglarzy, który głos i ten miły mu znajomy od dzieciństwa akcent ich wymowy dodawały biedakowi otuchy, odwagi. Ruszyli. Podróż trwała 3 dni i 4 noce, a była jednym wielkim zdumieniem dla małego naszego wędrowca. 3 dni i 4 noce spędził na tej olbrzymiej, pełnej zadziwiających widoków rzece Paranie, wobec której nasza Po, też przecie duża rzeka, drobnym jest strumyczkiem zaledwie, a której długość przewyższa długość Włoch 4 razy wziętą. Barka posuwała się zwolna, płynąc mozolnie pod falą tych 2 niezmiernych. To mijała podłużne wyspy niegdyś tygrysów i wężów siedliska, teraz uprawne, pokryte plantacjami pomarańcz, gaje. To posuwała się przez kanały tak wąskie, iż zdawało się niepodobieństwem, aby z nich wyjść mogła. To wypływała na szerokie wodne roztocze mające pozór wielkich, cichych jezior. A potem znów inne wyspy i znowu kręte kanały skrosi archipelagu, w pośród ogromnych gąszczów dzikiej roślinności. Te brzegi, te wody samotne, szeroko rozlane, czyniły niekiedy wrażenie jakichś nowych światów, na które ta uboga barka przedzierała się pierwsza od stworzenia ziemi. A im się posuwali dalej, tym ta potworna rzeka straszniejszą się zdawała biednemu Markowi. Wyobraził sobie, że matka jego jest gdzieś u jej źródeł i że będzie tak płynął do niej lata, lata. 2 razy dziennie spożywał nieco chleba i solonego mięsa razem z wioślarzami, którzy, widząc go smutnym, przestali się do niego odzywać. Nocą sypiał na pokładzie, budząc się wszakże co chwila zdumiony nadzwyczajnym blaskiem księżyca, który wysrebrzał niezmierne wody i dalekie brzegi, a wtedy ściskało mu się serce. Kordowa. Tak, powtarzał to słowo Kordowa, jakby to była nazwa tajemniczego miasta, o którym gdzieś kiedyś w bajce jakiejś słyszał. I zaraz poddawał się myślom słodkim i cieszącym. Mama tędy płynęła także. Mama także patrzyła na te wyspy, na te brzegi. A wtedy miejsca i widoki utracały dla niego coś z obcości swojej i nie zdawały mu się tak samotne, bo przecież zostało w nich coś ze spojrzenia matki jego. Nocą, żeby nie usnąć, jeden z wioślarzy śpiewał, jakże mu ten śpiew
Przypominał słodkie pieśni, którymi usypiała go matka. Ostatniej nocy, słuchając owego śpiewania, zapłakał głośno wioślarz. Przerwał piosenkę, chwilę milczał, a potem zawołał. A nie bądźże babą, chłopcze, cóż u licha. Genueńczyk i beczy, że mu dom daleko. A nie wiesz to, że Genueńczycy świat opłynęli dokoła w sławie i w triumfie? Więc biedak zwyciężył się jakoś, poczuł krew genueńską w żyłach i podniósł mężne czoło, uderzając pięścią w rudel dla nadania sobie bardziej męskiej miny. A więc dobrze myślał, i ja tak będę. I ja muszę opłynąć cały świat dokoła i będę płynął lata, lata całe, a potem będę szedł pieszo setki, setki mil, będę szedł ciągle, póki nie znajdę mamy. Choćbym miał dojść umierający i paść u nóg jej nieżywy. Niech tam bylebym ją raz zobaczył. Będę odważny, będę odważny, będę mężny, będę. I z tak umocnioną duszą przybył o chłodnym, wczesnym brzasku dnia czwartego do miasta Rosario, które leżało na wysokim brzegu Parany, tam gdzie tysiące powiewających chorągwiami masztów przeglądało się w uciszonych jej wodach. Zaraz po wylądowaniu udał się Marek do miasta, swoją torbą w ręku, aby odszukać owego Argentyńczyka, do którego protektor z boka dał mu na wizytowym bilecie kilka słów polecających. Kiedy wszedł do Rosario, zdawało mu się, że wchodzi do miasta już znanego. Były to te same nieskończone, długie i proste ulice, zabudowane niskimi, białymi domami, zasnute ponad dachami niezmierną siecią telefonicznych i telegraficznych drutów, które wisiały niby pajęczyna olbrzymia, a na brukach tętent koni, huk wozów, wrzawa ludzi. W głowie mu się mieszało. Chwilami miał takie wrażenie, że oto przybył do Buenos Aires i ma szukać owego krewniaka raz jeszcze. Chodził tak z godzinę może, zawracając to tu, to tam, wśród ogłuszającej jednostajności widoków, zupełnie jakby ciągle się kręcił w tej samej ulicy, aż dopytując się usilnie, znalazł dom nowego protektora swego, zadzwonił. We drzwiach ukazał się jakiś grubas z jasnymi włosami, z twarzą niemiłą, wyglądający na rządcę domu, który go pryskliwie i cudzoziemską wymową zapytał, czego chcesz. Chłopiec wymienił nazwisko pana domu. Pan, odpowiedział rządca, wyjechał wczoraj wieczór do Buenos Aires z całą rodziną. Chłopiec oniemiał. Potem rzekł zmieszany, ale ja tu nie mam nikogo, jestem sam. I podał ów polecający bilet. Rządca go wziął, odczytał i rzekł niechętnym głosem. Ja tam nic nie wiem, dam panu za miesiąc, jak wróci. Ale ja tu sam, mnie koniecznie trzeba... Zawołał błagalnie chłopczyna. – Ech, ruszaj sobie! – odpowiedział grubas. – Mało to jeszcze mamy tych obieży światów z twego kraju. Idź do Włoch żebrać, do Włoch! I zamknął mu drzwi przed nosem. Chłopiec stał jak skamieniały. Wziął wreszcie torbę swoją i odszedł zwolna z sercem jakby przebitym i zamętem w głowie. Co czynić, gdzie iść? Z Rosario do Kordowy był jeszcze dzień jazdy koleją. Ale Marek miał już... tylko parę lirów. Odjąwszy to, co musi dziś jeszcze wydać, cóż mu zostanie? Skąd wziąć pieniądze, żeby kupić bilet do Kordowy? Mógłby zarobić, ale gdzie? Kogo prosić o zajęcie? Jakie o pracę? Żebrać? Ach nie. Te odmowy o Belgii, upokorzenia. Jak tego świeżo doznał? Nigdy, nigdy. 100 razy lepiej najpierw umrzeć. Kiedy tak rozmyślając spojrzał w tę nieskończenie długą ulicę, która ginęła gdzieś daleko, na niezmierne, nieobjętej okiem płaszczyźnie, poczuł, że cała odwaga z serca mu uchodzi. Rzucił więc torbę na chodnik, siadł na niej, oparł się o mur plecami i ukrywszy twarz w rękach, bez jednej łzy nawet, pozostał tak nieruchomy jak obraz rozpaczy. Przechodnie potrącali go nogami, ulica drżała od turkotu ładowanych wozów. Kilku chłopców zatrzymało się i patrzyło na niego. Jak długo to trwało, sam nie czuł. Nagle zbudził go jakiś głos mówiący w pół po włosku, a w pół po lombardzku. A co ci to, dziecko? Podniósł twarz na te słowa i spojrzawszy, skoczył z okrzykiem zdziwienia. Wy tutaj? Przed nim stał wieśniak, lombardczyk, z którym się zaprzyjaźnił, przepływając morze. Ale i stary wieśniak nie mniej był od chłopca zdziwiony. Marek wszakże w nagłym podnieceniu nie dał mu nawet czasu na pytania, tylko sam zaczął opowiadać pośpiesznie wszystko, co go od owego czasu spotkało. A teraz, kończył,
Nie mam już pieniędzy i trzeba mi koniecznie na drogę zarobić. Zmiłujcie się, znajdźcie mi jakąś robotę, żebym mógł uciułać kilka lirów. Każdą robotę chętnie podejmę. Mogę nosić pakunki, mogę zamiatać ulicę, mogę biegać za posyłkami, mogę także na wsi pracować. Niechbym czarnym, suchym chlebem żył, bylebym mógł jak najprędzej jechać i odnaleźć już raz moją matkę. Więc się ulitujcie nade mną i znajdźcie mi jaką robotę, na miłość boską, znajdźcie, bo już nie wytrzymam dłużej. Diaski, diaski, powtarzał wieśniak, patrząc dokoła i drapiąc się w brodę. Co za awantura, robota, łatwo powiedzieć robota, ale skąd jej wziąć? Posłuchaj no. A nie dałoby się zebrać jakichś 30 lirów tak pomiędzy naszymi? Przecie tu tyle naszych jest. Chłopiec spojrzał na niego z odbłyskiem nadziei w oku. Pójdź no ze mną. Rzekł wieśniak po nowym namyśle. Gdzie? Zapytał chłopczyna, schylając się po torbę. Jak mówię, pójdź, to pójdź. I zaraz ruszył z miejsca. Marek szedł za nim. Tak przeszli razem duży kawał ulicy w zupełnym milczeniu. Nareszcie zatrzymał się wieśniak przed oberżą, na której szyldzie była gwiazda, pod nią napis Jutrzenka Włoch. Wsadził głowę przez drzwi i cofnąwszy ją zaraz, obrócił się do chłopca i rzekł wesoło. W dobrą chwilę my przyszli, chodź. I weszli do izby. W izbie było kilka stołów, a przy stołach siedziało dużo ludzi, pijąc i rozprawiając głośno. Stary Lombarczyk zbliżył się do pierwszego stołu z brzegu, a po sposobie, jakim powitał sześciu siedzących przy nim gości, zaraz można było poznać, że tylko co przed niedawną chwilą należał do ich kompanii. Goście mieli twarze czerwone i brząkali szklankami, śmiejąc się i krzycząc razem. Towarzysze, rzekł wieśniak bez żadnego wstępu, stojąc i trzymając Marka za rękę. Oto jest biedny chłopak, nasz rodak, który przybył z Genui do Buenos Aires szukając matki. Tam jej nie znalazł, bo jest aż w Kordowie. Zabrali go na barkę do Rosario. Płynął 3 dni i 4 noce z paroma słowami polecającymi. Przedstawił kartkę, wykrzywił gębę na niego. Nie ma ani grosza. Jest sam i nikogo nie zna. Chłopak pełen serca, pomyśleć tylko z Genui do Rosario. Dalej, towarzysze. Nie trząsnęlibyście też tak kieszenią, żeby miał za co bilet kupić do Kordowy i matkę odszukać? Bo jakże? Mam go tak jak psa zostawić na ulicy? Nigdy w świecie na Boga, nigdy się to po nas nie pokaże! Krzyczeli wszyscy razem, tłukąc w stół pięściami. Rodak nasz przecie, chodź no tu mały. My jesteśmy emigranci, patrzcie jaki bęben ładny. Dalej towarzysze na stół miedziaki. A to zuch, sam przez takie morze. Dzielny chłopak, napijże się rodaku. Nie może inaczej być, tylko cię wyprawim do matki. I już jeden klepał go po ramieniu, już drugi uszczypnął go w policzek, już trzeci odejmował mu torbę. Inni emigranci zaczęli się też zbliżać od stołów swoich powstawszy. Historia chłopca obleciała w Micoberze całą. Z sąsiedniej stacji przyszło kilku Argentyńców i mniej niż w 10 minut stary Lombarczyk, który nadstawiał kapelusza, miał już w nim 42 liry. Widziałeś? Rzekł wtedy, zwracając się do chłopca. Jak to wszystko galopem w Ameryce idzie? Pij, zuchu, zawołał któryś z gości, podając Markowi szklankę wina. Za zdrowie twojej matki. Wszyscy podnieśli szklanki, zaczęli się trącać, a Marek powtarzał. Za zdrowie mojej. A wtem radosne jakieś łkanie. Tak mu ścisnęło gardło, że postawił szklankę na stole i rzucił się na szyję staremu. Nazajutrz rano, o pierwszym dniu brzasku, mały podróżny był już w drodze do Kordowy, ufny, wesoły i pełen najlepszych przeczuć. Ale nie ma takiej wesołości, która by się długo ostała wobec posępnych widoków natury. Dzień był pochmurny, szary, pociąg prawie że pusty przebiegał olbrzymią równinę, pozbawioną wszelkich śladów pomieszkań ludzkich. Marek siedział sam w niezmiernie długim wagonie, podobnym do tych, którymi przewożą rannych. Patrzał na prawo, patrzał na lewo, ale i na prawo i na lewo była głucha pustka, na której to tu, to tam sterczały drobne, karłowate drzewa, pnie, potworne gałęzie, powykręcane w nigdy niewidzianych kształtach, jak gdyby z gniewu i z przerażenia przyjęły tę dziwaczną postać. Cała wegetacja, ciemna, rzadka, smutna, dawała tej ogromnej równinie pozór niezmierzonego cmentarza. Drzemał pół godziny, drzemał godzinę. Otworzył oczy, spojrzał, zawsze ten sam widok. Stacje, które mijali lub przed którymi zatrzymywali się, były samotne jak domy pustelników, a kiedy pociąg stawał,
Nie słychać było żadnego głosu. Zdawało się więc chłopcu, że jedzie tak w jakimś straconym pociągu, o którym nikt nie wie i który przez pustynię pędzi. A i to mu się zdawało, że lada stacja będzie już ostatnią i że wprost z niej będzie wyjście na tajemnicze i straszliwe siedziby dzikich plemion. Zimny wiatr twarz mu owiewał. Wsadzając go w Genui na pokład okrętu w końcu kwietnia, ojciec jego nie spodziewał się, żeby w Ameryce za jego przybyciem zima jeszcze była i wyprawił go w letniej odzieży. Więc po kilku godzinach tej ponurej jazdy uczuł wielkie zimno, a zarazem zimnym ciężkie znużenie dni ubiegłych pełnych gwałtownych wzruszeń, a także bezsennych albo niedospanych nocy. Zdjął go sen. Spał długo i przebudził się całkiem skostniały. Uczuł, że mu źle jakoś, a wtedy ogarnął go jakiś głuchy niepokój, że może zachorować i umrzeć w tej drodze i być porzuconym tu na tej równinie rozpaczliwie smutnej, gdzie ciało jego byłoby poszarpane przez drapieżne ptaki albo rozwleczone przez psy, jak to się działo w oczach jego z ciałami krów i koni porzuconymi na przydrożu, od których oczy ze wstrętem odwracał. Otóż z tym uczuciem niedomagania w pośród ponurego milczenia natury myśli jego i uczucia stały się posępne, złowróżbne. Czyż to już takie pewne, że matkę znajdzie w Kordowie, a jeśli jej tam wcale nie było, jeśli pan z ulicy Los Artes pomylił się co do niej, a jeśli też, jeśli już nie żyje? W myślach tych, zasnąwszy, śnił, że jest w Kordowie, że noc, że on idzie ulicą, a tu ze wszystkich drzwi, ze wszystkich okien krzyk słyszy: nie ma jej, nie ma, nie ma. Zbudził się nagle zmarznięty srodze i zobaczył w głębi wagonu trzech jakichś brodaczy, otulonych w szale kolorowe, którzy z cicha z sobą gadając patrzyli na niego. Jakiś błysk podejrzenia go przeniknął. Kto wie, czy nie są to zbóje, którzy chcą go zamordować i ukraść mu torbę. Ogarnęła go więc trwoga, której dreszcz równie był przykry jak dreszcz zimna, a wyobraźnia jego podniecona zaczęła snuć coraz to bardziej przerażające widziadła. Tymczasem trzej podróżni patrzyli na niego ciągle, a jeden z nich podniósł się ku niemu i posuwać się zaczął. Wtedy chłopiec głowę stracił, biegnąc do człowieka owego z otwartymi ramionami zakrzyknął: nie mam nic, jestem biedny chłopak, idę z Włoch szukać matki mojej, jestem sam, bezbronny, nie czyńcie mi nic złego. Zrozumieli tę trwogę biednego chłopca podróżni, użalili się, ugłaskali go, uspokoili, mówiąc do niego wyrazami, których nie rozumiał zgoła, a widząc, że szczęka zębami, owinęli go jednym ze swoich trzech szalów i namówili, żeby się w kątku przytulił i zasnął, a oni go na czas obudzą. Jakoż zasnął, gdy mrok już zapadał, kiedy go obudzili, był w Kordowie. Ach, jakże głęboko odetchnął, z jakim pośpiechem wyskoczył z wagonu, zaraz na stacji zapytał jednego z urzędników, gdzie jest dom inżyniera McQuines. Urzędnik wymienił nazwę kościoła, obok którego dom ten się znajdował. Chłopiec pobiegł, ledwo zdążywszy powiedzieć dziękuję. Była noc, wszedł do miasta i zdawało mu się, że znowu do Rosario powrócił, bo znów zobaczył tak samo proste i tak samo nieskończenie długie ulice, przy których stały domy niskie, białe, ulice tak samo pocięte przecznicami, równie długimi i równie prostymi. Były one wszakże dość puste, a kiedy przy świetle rzadko stojących latarni spojrzał w twarze nielicznych przechodniów, wydały mu się one dziwne co do rysów, a koloru także niewidzianego nigdy, niby czarnego, niby oliwkowego. Podniósł tedy oczy i zaczął szukać wzrokiem kościołów. Ujrzał ich kilka, rysujących się na czarności nocy ciężkimi, dziwacznymi kształty. Miasto było ciemne i milczące, ale po przebyciu tej śmiertelnie ponurej i nieskończenie wlokącej się równiny wydało mu się prawie, że wesołe. Spotkał księdza, zapytał o kościół, znalazł go niebawem, a także dom przy nim. Drżącą więc ręką pociągnął za dzwonek, a drugą przycisnął z całej siły do piersi, żeby powstrzymać gwałtowne uderzenia serca, którego aż w gardle dusiło. Na odgłos dzwonka wyszła otworzyć jakaś stara kobieta ze światłem,
ale chłopiec przemówić nie mógł. Do kogo to? Zapytała po hiszpańsku stara. Do inżyniera McQuines, odrzekł Marek. Stara zrobiła taki ruch, jakby chciała ręce skrzyżować na piersi i kiwając głową rzekła. Jeszcze i ty? Jeszcze do inżyniera McQuines? Zdaje się, że byłby już czas z tym raz skończyć. 3 miesiące, jak go nie ma, a ci go precz szukają. Nie dosyć, żeśmy dali ogłoszenie do gazet? Jeszcze może na rogach ulic drukować, że pan inżynier McQuines wyprowadził się do Takuman. Markowi opadły ręce, lecz zaraz chwycił go nagły gniew rozpaczy. Cóż to? Zawołał. Przekleństwo jakie czy co? Mam umrzeć tak na ulicy, na drodze, nie znalazłszy matki mojej, aż szaleję. Ja się zabiję. Boże, Boże, jak się nazywa ten kraj? Gdzie jest? Daleko stąd? Czy daleko, mój biedny chłopcze, bagatela? Jakieś 400 czy 500 mil, rachując lekko. Marek zakrył twarz rękami. Gniew jego rozpłynął się w dziecięcych łzach bezsilności. Płakał i powtarzał z cicha, co ja pocznę? Co ja pocznę? Co ja teraz pocznę? A skądże ja mogę wiedzieć, mój biedaku? Powiedziała kobieta. Ja też nie wiem. Ale w tej chwili przeleciał jej przez głowę błysk jakby, więc rzekła śpiesznie. Słuchajże, chłopcze, spróbuj jeszcze. Idź na prawo w ulicę, znajdziesz za trzecią bramą duży dziedziniec. Tam mieszka kapatas, taki kupiec, wiesz? On jedzie jutro do Takuman ze swoimi wozami i wołami. Spróbuj, proś. Może by cię zabrał za przysługę w drodze. Może by ci się dał przysiąść na który wóz. Tylko się spiesz, leć. Chwycił chłopak torbę i pobiegł dziękując. 2 minuty później był już w obszernym dziedzińcu, oświetlonym latarniami, gdzie kilku ludzi pakowało worki pszenicy na ogromne wozy podobne do tych ruchomych domów, w których mieszkają i przenoszą się z miejsca na miejsce linoskoki. Wozy miały dachy półokrągłe i nadzwyczaj wysokie koła. Robotą zarządzał wysoki, barczysty mężczyzna owinięty obszernym płaszczem w biało-czarne kraty i wysokich butach z cholewami. Podszedł do niego chłopczyna i nieśmiałym głosem przedstawił mu swoją prośbę, dodając, że przybył z Włoch i że szuka matki swojej. Kapatas, to znaczy tyleż prawie w tych wyprawach lądowych, co kapitan w wyprawach morskich, obrzucił go bystrym okiem od stóp do głów i rzekł krótko. Nie ma miejsca, panie, rzekł chłopiec głosem błagalnym. Ja mam 15 lirów. Ja panu dam te 15 lirów. Za drogę będę pracował, służył, będę nosił wodę, paszę dla bydła. Będę wszystko robił, co pan każe. Niech mi pan pozwoli się przysiąść, na którym wozie. Ja nie jestem ciężki. Kapatas popatrzył znowu tym razem przyjaźniej nieco. Nie ma miejsca. A potem widzisz, my nie jedziemy do Takuman. Jedziemy do innego miasta, do Santiago del Estero. Więc musielibyśmy puścić cię stamtąd samego, a to jeszcze duży kawał drogi. Musiałbyś pieszo iść. Pójdę, panie. Jeszcze 2 razy taki kawał pójdę. Ja dobrze chodzę. Czy tak, czy owak, już ja się tam dostanę. Niech mnie pan tylko weźmie na wóz. Niech mnie pan zabierze. Malutki kącik jaki, proszę pana. Ja się skurczę. Niech pan się zmiłuje nade mną. Niech mnie pan nie zostawia tutaj samego. Ale chłopcze, to jest 20 dni drogi stąd. Niech będzie, nie szkodzi. I to jest ciężka podróż. Już ja wytrzymam, proszę pana, ja mocny. I pamiętaj, że będziesz musiał potem sam iść. Pójdę, panie, ja się niczego nie boję, żebym tylko matkę znalazł. Niech się pan ulituje nade mną. Kapata zbliżył mu do twarzy trzymaną w ręku latarnię i przez chwilę patrzył, po czym rzekł dobrze. Chłopiec pocałował go w rękę. Prześpisz się na wozie, jutro o 4 rano cię obudzę. Buenos noches, dodał po hiszpańsku, co znaczy dobranoc. O 4 rano przy świetle gwiazd jeszcze długi rząd ładownych wozów ruszył z wielkim łoskotem i brzękiem łańcuchów. Każdy wóz ciągniony przez zaprząg 2 wołów, a za każdym wozem uwiązane 2 jeszcze pary na zmianę. Chłopiec zbudzony i umieszczony w jednym z wozów na stosie worków zasnął powtórnie zaraz. Kiedy się obudził, cały konwój wypoczywał w ustronnym, słonecznym miejscu, a ludzie należący do wyprawy Los Buenas zwani siedzieli na ziemi w koło dopiekającej się ćwierci cielęciny nadzianej na rodzaj rożna, opartego na koziołkach przy dużym ognisku, które wiatr rozdymał. Gdy pieczeń była gotowa, zjedli ją razem wszyscy, przespali się i ruszyli dalej. I tak szła ta podróż równym trybem,
regularnie jak pochód żołnierzy. Każdego rana ruszali o 5:00. Zatrzymywali się o 10:00, znów wyruszali o 5:00 z południa, a o 10:00 stawali na nocleg. Poeni jechali konno i poganiali woły długimi prętami. Chłopiec rozpalał ognisko, dawał jeść bydłu, czyścił latarnię, przynosił wodę do picia. Kraj, który przebywali, wydawał mu się być niewyraźną jakąś wizją. Były to obszerne zarośla drzew drobnych, prawie że brunatnych, osady o wielu rozrzuconych domach, których fronty były ząbkowane i malowane czerwono. Olbrzymie przestrzenie, morze, pradawne łożyska wielkich, słonych jezior, bielejące solą, jak tylko okiem zajrzeć, a wszędzie i zawsze płaszczyzna, pustka i milczenie. Niezmiernie rzadko spotykali dwóch, trzech konno jadących podróżnych z uwiązanymi zapasowymi końmi, którzy przelatywali jak wicher galopem i znów wielka pustka i szeroka cisza. Dnie były jak tak jednostajne, jak na pełnym morzu, znojne, nudne, nieskończenie długie, ale czas był prześliczny. Wszakże peoni co dzień stawali się bardziej wymagający, zupełnie tak, jakby chłopiec był ich płatnym służącym. Niektórzy traktowali go brutalnie, a wszyscy żądali ciągłych posłów, bez żadnego względu. Kazali mu dźwigać ogromne brzemiona paszy, posyłali go po wodę w bardzo oddalone miejsca, a on, złamany tą ciężką dzienną pracą, nie mógł się nawet dobrze wyspać. Budzony nosą, rykiem bydła, rżeniem koni, ujadaniem wielkich psów, które mieli z sobą, a rankiem wstrząsany nieustannie podskakującym ruchem wozów, skrzypieniem kół i brzękiem żelastwa. W dodatku niech tylko wiatr się zerwał, a zrywał się często. Czerwonawy, tłusty pył pokrywał wszystko, dostawał się do wozu, przenikał pod ubranie, napełniał mu usta i oczy, tamując oddech, przeszkadzając patrzeć, uporczywy, niezbyty nieznośny, zmęczony ciężką pracą i niespaniem, obdarty i brudny, poniewierany od rana do nocy, biedny chłopiec z dnia na dzień coraz bardziej marniał i byłby zupełnie upadł na duchu, gdyby kapatas nie przemówił do niego od czasu do czasu paru słów życzliwych. Często też skulony w kącie wozu, niewidziany przez nikogo, płakał gorzko, oparwszy twarz o swoją torbę, której już nic nie było prócz trochy łachmanów. Co rano wstawał słabszy, bardziej zniechęcony, a patrząc na tę równinę nieskończoną, nielitosną, nieprzebytą, zupełnie jak ocean ziem pustych, milczących, myślał sobie: ach, tego wieczora to już nie doczekam, już co dzisiaj to zamrę z pewnością. A roboty przybywało, a dokuczliwe obejście coraz było cięższym. Pewnego ranka, że wody na czas nie przyniósł, w nieobecności kapataza jeden z peonów go uderzył i odtąd w zwyczaj wprost weszło, że wszyscy razem z rozkazem jakimś dawali mu szturchańca, mówiąc: weź to do torby, włóczęgo, weź dla matki. A jemu serce pękało. Znosił, ale nie mógł znieść i zachorował. 3 dni leżał w wozie okryty kołdrą, szczękając zębami w okrutnej febrze i nie widując nikogo prócz kapataza, który przynosił mu pić i liczył puls jego, więc się już za zgubionego miał i wzywał matki z rozpaczą śmiertelną, słodkie jej imię ciągle na ustach mając: o matko, droga mamo, ratuj mnie, przyjdź zanim umrę, żebym cię pożegnał. O mamo, czy ja cię już nigdy nie zobaczę? Czy mnie, mamo, umarłego znajdziesz na tej drodze? Składał ręce i tulił je do piersi i modlił się żarliwie gorąco. Aż dzięki staraniom poczciwego kapataza ozdrowiał jakoś i począł się mieć lepiej. Ale właśnie wtedy nadszedł dzień najstraszniejszy dla niego, dzień, w którym miał zostać sam. 2 tygodnie byli już w drodze. Kiedy więc przyciągnęli do tego rozstaju, gdzie od drogi idącej do Tucuman odgałęzia się droga idąca do Santiago del Estero, kapatas oznajmił chłopcu, że tu się rozłączą. Dał mu kilka wskazówek co do dalszej podróży, założył mu torbę na plecy tak, żeby mu łatwiej było iść i jak gdyby obawiał się własnego rozczulenia, krótko się z nim pożegnał, tak że chłopak ledwie miał czas pocałować go w rękę. Ale i peoni, którzy mu tyle nadokuczali, zdaje się, że byli wzruszeni litością, widząc go tak samym, stojącym bezradnie na drodze, gdyż oddając się, pożegnali go przyjaznym. Oddalając się, pożegnali go przyjaznym ruchem ręki, a on,
Oddawszy im serca pożegnanie owo, stał i patrzał, póki cała wyprawa nie znikła mu w chmurze czerwonego pyłu, po czym westchnął i puścił się w drogę. Jedna rzecz wszakże dodawała mu ducha zaraz na wstępie. Oto po tak długiej podróży skroś nieskończonej, śmiertelnie jednostajnej płaszczyzny spostrzegł wznoszące się przed sobą na dalekim widnokręgu niezmiernie wysokie, lazurowe góry z białymi szczytami, które mu przypominały Alpy i dawały złudzenie czegoś swojskiego, czegoś, co go do oddalonej ojczyzny zbliżało. Były to Andy, skalisty grzbiet amerykańskiego lądu, olbrzymi łańcuch ciągnący się od ziemi ognistej do morza podbiegunowych lądów na przestrzeni 110 stopni szerokości geograficznej. A i to go orzeźwiło bardzo, że powiew wiatru stawał się coraz cieplejszy, wprost jakby ogrzane powietrze biegło naprzeciw niego. I nie dziw, gdyż droga jego, wstępująca teraz znowu ku północy, zbliżała go powoli ku sferom zwrotnikowym. Uszedł już kawał, kiedy spotkał nareszcie grupę małych domków z dość nędznym kramikiem, do którego wstąpił, żeby coś do jedzenia kupić, jakoż był porządnie głodny. Posiliwszy się nieco, szedł dalej, droga nie była całkiem pustą. Spotykał mężczyzn jadących konno, widział kobiety i dzieci siedzące na trawie, nieruchome, poważne, z twarzami całkiem osobliwymi, koloru ziemi, o mocno wystających policzkowych kościach i podłużnych oczach, które wpatrywały się w niego uparcie i przeprowadzały go spojrzeniem, powoli obracając głowy zupełnie jak automaty. Byli to Indianie. Pierwszego dnia szedł Marek, dopóki mu sił starczyło, noc zaś przespał pod drzewem, drugiego uszedł mniej trochę i z większym wysiłkiem. Buty miał dziurawe, nogi poobijane i w sobie jakoś nie czuł się dobrze przy lichym posiłku. Pod wieczór strach go ogarnął. Przypomniał sobie, że mówiono we Włoszech, jakoby w krajach tych były jadowite węże. Zaraz też wydało mu się, że słyszy w trawach jakieś podejrzane świsty. Zatrzymywał się, słuchał, potem szedł znowu, a kości mu przenikał dreszcz strachu. To znów ogarniała go większa litość nad samym sobą, że płakał, idąc w milczeniu. Zaraz wszakże otrząsał się z tego. Ach, myślał, jakże by się mama o mnie martwiła, gdyby wiedziała, że ja się tak boję. I to wracało mu odwagę, więc czepiał się tej myśli o matce jak deski ratunku. Przypominał sobie o niej różne rzeczy, jej drogą twarz, jej głos, jej słowa, którymi go żegnała, opuszczając Genułę. To znów przypominał sobie, jak mu poprawiała kołdrę i poduszkę w łóżeczku, kiedy był mały, jak go brała na kolana, mówiąc: posiedź trochę u mnie. I oparwszy głowę długo, tak nieraz siedziała zamyślona, zadumana. Więc orzeźwiwszy się wspomnieniami, tymi nabierał otuchy. Przecież ja cię znów, droga mamo, zobaczę. Przecież ja dojdę kiedyś do końca tej drogi, prawda, mamo? I szedł. Szedł pośród nieznanych drzew, pośród wielkich plantacji trzciny cukrowej, przez ogromne stepy trawiaste, zawsze ku onym lazurowym górom, które wierzchołkami ośnieżonymi przecinały niebo. Tak przeszło 4 dni i 5 dni, przeszedł tydzień cały. Siły chłopca znikały, topniały jakby stopy miał pokaleczone, aż pewnego dnia o zachodzie słońca zapytany przechodzień odpowiedział mu: Tukuman? 5 mil stąd będzie jeszcze do Tukuman. Marek wydał okrzyk radości i przyspieszył kroku, jakby cudem odzyskał utracone siły, ale było to złudne podniecenie. Za chwilę pociemniało mu w oczach, siły go opuściły i padł nad brzegiem przydrożnego rowu. Serce przecież uderzyło mu w piersi radośnie, radośnie niebo iskrzące promiennymi gwiazdami. Nigdy mu jeszcze nie wydawało się tak pięknym. Patrzył w niebie ciągnięte na trawie i do snu się mając, a jednocześnie myślał, że może w tej chwili matka jego na te gwiazdy patrzy i mówił: gdzie jesteś, mamo droga, co robisz teraz? Czy myślisz o twoim Marku, który już tak blisko jest ciebie? Biedny Marek. Gdyby wiedział, w jakim stanie matka jego właśnie się znajduje, byłby zrobił nadludzki wysiłek, żeby tylko być przy niej parę godzin wcześniej. Była chora. Leżała w łóżku w parterowym pokoiku pięknej willi zamieszkanej przez rodzinę inżyniera McQueenes, która dobrą kobietę polubiła serdecznie i opiekowała się nią najtroskliwiej. Biedna kobieta była już słaba nieco, kiedy inżynierowi McQueenes wypadło niespodziewanie opuścić Buenos Aires. Prędce jednak wyborny klimat kordowy powrócił jej siły.
ale kiedy na listy pisane i do męża, i do owego krewniaka nie otrzymała żadnej odpowiedzi, przeczucie jakiegoś nieszczęścia, obawa ciągła, w której żyła z dnia na dzień, pozbawiona wszelkich wieści o dzieciach, o domu, wahanie, czy jechać, czy zostać, szalony niepokój odbierający jej sen w nocy i możność posiłku w dnie, wszystko to pogorszyło stan jej w niezwykły sposób. W końcu rozwinęła się choroba groźna, jakieś ostre wewnętrzne zapalenie, które ją od dni 15 trzymało pomiędzy życiem a śmiercią. Żeby ocalić to życie, trzeba było zdecydować się na operację chirurgiczną. I właśnie w chwili, kiedy jej wzywał Marek, państwo McQueenes stali oboje przy jej łóżku, przekładając jej łagodnymi słowy, dlaczego operacja ta konieczną była, a ona upierała się, płacząc, że jej nie chce. Zdolny lekarz Stukuman zeszłego już tygodnia przybył tu na próżno. Nie, drodzy państwo, mówiła słabym głosem chora. Nie liczcie już na to. Ja już na to za słaba. Umarłabym pod nosem doktora. Pod nożem doktora. Toć już wolę tak umierać. Co mi już po życiu? Już dla mnie się wszystko skończyło. Lepiej mi umrzeć. Nawet wpierw, zanim się dowiem, co się tam z moimi biedakami stało. A państwo perswadowali. Toż trzeba przecie mieć trochę odwagi, trochę ufności. Toć gdyby pisała do Gonui wprost, a nie do krewnego, byłaby już dawno miała wiadomość od rodziny, że nie może lekceważyć zdrowia, że musi poddać się tej operacji, jeśli nie dla siebie, to dla dzieci swoich. Ale to słowo dzieci powiększyło tylko srogą boleść i rozpaczliwą tęsknotę, która ją przygnębiała od długiego czasu. Ach, moje dzieci, zawołała składając wychudzone ręce. Nie ma już was może na świecie. Niechże i ja lepiej nie będę na nim. Dziękuję wam, dobrzy państwo, z serca wam dziękuję, ale wolę już umrzeć raz, niż co dzień z żałości umierać. Ja i z tą operacją nie będę już zdrowa, wiem, że nie będę. Dziękuję za te wszystkie koszty i starunki. Niech już ten doktor nie przyjeżdża tu pojutrze, jak mówił. Ja już chcę tak umrzeć. Już tak przeznaczona, żeby tu była śmierć moja. Już niech będzie, co ma być. Ale państwo, McQueenes nie ustępowali. Dla Boga, nie mówcie tego, nie można. I brali jej rękę w swoje dłonie i prosili i pocieszali, jak mogli. Wszakże chora zamknęła oczy i zapadła w osłupienie, które wydawało się jak gdyby już śmiercią. A pani i pan przy świetle małej lampki patrzyli z ogromnym współczuciem na tę bohaterską matkę, która dla ratowania rodziny umiera oto o 6000 mil od ojczyzny swojej. Po tylu trudach, po tylu cierpieniach, taka zacna, taka dobra, a taka nieszczęśliwa. Następnego dnia wczesnym rankiem ze swoją torbą na plecach, zgarbiony i kulejący, ale pełen otuchy w sercu, wchodził Marek do miasta Tucumán, jednego z najmłodszych, najbardziej kwitnących grodów Republiki Argentyńskiej. I zaraz przypomniały się chłopcu, jak żywe Buenos Aires, Rosario, Córdoba, gdyż i tu były takie same proste, niezmiernie długie ulice i takie same z obu ich stron białe, niskie domy. Tylko że gdzie spojrzał, widział wspaniałą, świeżą roślinność, niebo głębokie, przeczyste, tak nieskalanego szafiru, jakiego nigdy, nigdzie i we Włoszech nawet nie oglądał. Powietrze zaś, którym oddychał, miało przecudny zapach pomieszanych kwiatów. Tak idąc spiesznie przez ulicę czuł to samo gorączkowe wzruszenie, jakiego doznał Buenos Aires. Drżał cały jakimś dziwnym wewnętrznym dreszczem, przyglądając się oknom i drzwiom domów i obrzucając badawczym spojrzeniem przechodzące niewiasty z jakąś trwożną nadzieją, że ujrzy swą matkę. Chciałby wszystkich o nią pytać, a przecież nie śmiał zatrzymać nikogo. Ci jednak, którzy go spotkali, zatrzymywali się na progach domów, patrząc na biednego, obdartego, pokrytego kurzawą chłopca, na którym znać było, że idzie z jakiegoś niezmiernego daleka. A on tymczasem upatrywał twarzy, która by go ośmieliła do trwożnych zapytań, kiedy mu wpadł w oczy szyld jakiegoś sklepu z włoskim nazwiskiem właściciela. W sklepie spostrzegł mężczyznę w okularach i dwie kobiety, zbliżył się zwolna do drzwi i zebrawszy całą odwagę zapytał, czy nie mógłby mi pan powiedzieć, gdzie tu mieszka pan McQueenes? Pan inżynier McQueenes? Zapytał właściciel sklepu. Pan inżynier McQueenes, odpowiedział chłopiec drżącym głosem. Państwo McQueenes, rzekł właściciel sklepu, nie ma Tucumán. Krzyk rozpaczliwego bólu, jak gdyby z piersi przebitej nożem idący
Był echem słów jego. Zerwał się chłopiec, zerwały się kobiety. Kilku przechodniów stanęło na trotuarze, kilku sąsiadów przybiegło. Co to, co ci to, chłopcze? Pytał wystraszony kupiec, prowadząc Marka do sklepu i sadzając go na krześle. Dla Boga, nie ma desperować czego. Państwa McQueenes tu nie ma, ale są niedaleko, kilka godzin od... Tukuman, gdzie, gdzie? Zakrzyknął Marek i skoczył z krzesła, jak gdyby skrzeszony. Będzie z 15 mil stąd, mówił kupiec, na brzegu Saladili, w tym miejscu, gdzie budują wielką cukrownię i osadę przy niej. Tam teraz mieszka pan inżynier, wszyscy wiedzą o tym. A byleś tego nogi zbierał, będziesz tam w kilka godzin. Ja tam byłem miesiąc temu, rzekł jakiś młodzieniec, który na krzyk do sklepu podbiegł. Marek spojrzał na niego prawie, że wystraszonym wzrokiem i blednąc zapytał nagle. Czy pan tam widział służącą państwa McQueenes Włoszkę? Genuenkę widziałem. Marek wybuchnął konwulsyjnym mukaniem, płacząc i śmiejąc się razem. Zaraz porwał się gwałtownie, biec pytając jedno przez drugie. Jak się idzie? Prędko? Jaką drogą? Na miłość boską? Prędko? Zaraz muszę biec, pokażcie mi drogę. Ale to cały dzień trzeba tam iść, mówili wszyscy razem. Jesteś zmęczony, musisz odpocząć do jutra. Jutro pójdziesz z rana. Nie mogę, nie mogę, wołał chłopiec. Powiedzcie mi tylko gdzie, pokażcie, ani chwili nie mogę czekać. Idę zaraz, choćby miał paść. Drogę mi pokażcie. Widząc go tedy tak zdecydowanym, nikt się już nie przeciwił biednemu chłopczynie. Niechże cię Bóg prowadzi, mówili, a pilnuj się w drodze przez las, szczęśliwej drogi, mały Włoszku. Ów młodzieniec wyprowadził go z miasta, pokazał gościniec, udzielił kilku objaśnień i patrzył za nim, kiedy chłopiec ruszył. Po kilku chwilach mały wędrowiec, kulejący z torbą na plecach, zniknął mu z oczu, poza drzewami wysadzanymi z obu stron ulicy. Noc, która po dniu tym zapadła, była okropną dla chorej. Biedna kobieta cierpiała straszliwe bóle, które jej wydzierały nieprzytomne jęki i wprawiały ją w szał jakimiś chwilami. Osoby czuwające nad nią traciły głowę. Pani przybiegała przerażona od czasu do czasu, daremnie szukając, czym by ulżyć w męce. Wszyscy zaczęli się obawiać, że gdyby nawet chora zdecydowała się na operację, lekarz, który miał przybyć z Tukuman nazajutrz rano, mógłby już przybyć za późno. Wszakże w chwilach, kiedy kobieta odzyskiwała przytomność, można było poznać, że najcięższym jej cierpieniem była nie męka ciała, lecz męka duszy. Myśl rozpaczliwa o dalekiej, dalekiej rodzinie, blada, wycieńczona, z twarzą zmienioną, chwytała się za włosy ruchem rozpaczy, który przenikał serca. Boże mój, umierać tak daleko, umierać i nie widzieć nikogo, nikogo, dzieci moje sieroty, o nieszczęsne sieroty wy moje, o Marku mój, takie małe, takie dobre, takie kochające dziecko. Nie wiecie wy ludzie, nikt nie wie, co to za kochające było dziecko, żeby pani wiedziała. Od szyi go sobie nie mogłam oderwać, kiedy odjeżdżała, płakał, tak płakał, że mało mu serce nie pękło. Oj, wiedziałeś ty, wiedziałeś, sieroto, że matki nie zobaczysz więcej, żem też ja wtedy trupem nie padła, że się też wtedy Pan Bóg nie zmiłował i śmierci mi nie dał. Oj, żebym ja była tam padła przy tym żegnaniu, żeby we mnie piorun Boży był trzasnął. Bez matki takie dziecko, takie serdeczne, takie kochające. A to tylko wisiało przy mnie cały dzień w sieroctwie, w nędzy zmarnieje. To na żebry pójdzie, o dziecko moje wygłodniałe, rękę wyciągające po kawałek chleba. Och, stwórco litościwy, nie, nie, nie chcę umierać. Doktora, wołajcie prędko doktora, niech idzie, niech się śpieszy, niech mnie kraje, niech ja zwariuję, ale niech mnie ocali. Chcę życia, chcę zdrowia, chcę za morze jechać, zaraz chcę do swoich, do dzieci, ratujcie, ratujcie. I wpadła w straszny szał rozpaczy. Pilnujące kobiety chwytały ją za ręce, trzeźwiły, uspokajały. Mówiły jej o Bogu, o ufności, aż zwolna, zwolna. Przychodziła do siebie, zapadając śmiertelne zgnębienie lub płacząc jak dziecko. A z piersi jej razem z tym płaczem dobywały się ciche jęki i westchnienia. O Genuo, o miasto moje, o mój domu, o ty morze moje, o mój Marku. Gdzieżeś ty, drogie, drogie dziecko? Północ była. Marek, wypocząwszy parę godzin na brzegu rowu, zaczął iść przez ogromny las, przez puszczę zarosłą olbrzymimi drzewami, potworną roślinnością, pniami podobnymi do kolumn
jakiejś katedrze, które na niezmiernej wysokości splatały korony swoje wysrebrzone księżycowym światłem. W półzmroku tej gęstwej miesięcznej nocy widział zastępujące mu drogę miliony drzew najrozliczniejszych kształtów, prostych, pochylonych, pokręconych, pokrzyżowanych, poplątanych z sobą w najdziwaczniejszych ruchach, jak gdyby walki, zaczajenia, groźby. Niektóre z pni leżące na ziemi jak powalone bramy pokryte były bujną roślinnością, która zdawała się być tłumem wydzierającym sobie każdą ich pięść w zażartym boju. Inne ściśnięte i prostopadłe zebrane wielkie grupy wyglądały jak powięzienie tytanicznych lanc, których ostrze przebijało chmury, jakaś pycha wielkości, jakiś cudowny zamęt olbrzymich kształtów, jakiś straszliwy i majestatyczny widok, na jaki natura rzadko tylko się zdobywa w wielkim swoim roślinnym państwie. Marek zatrzymywał się niekiedy w podziwie i osłupieniu, ale wnet dusza jego porywała się znowu ku matce. Szedł więc dalej, choć omdlewał ze znużenia, a stopy miał krwawe. Szedł sam, skroś tej potwornej puszczy, gdzie tylko w rzadkich odstępach czasu spotykał nędzne, mrowiskom podobne siedziby ludzkie, przyczulone do tych pni olbrzymich i stada bawołów uśpione nad drogą. Omdlewający był, a nie czuł zmęczenia. Sam był, a nie czuł bojaźni. Ta królewska potęga natury duszę mu podniosła. Bliskość matki dawała mu siłę i wytrwanie męskie, wspomnienie oceanu przerażeń, zawodów, boleści przecierpianych i zwyciężonych, trudów podjętych i prac wykonanych, poczucie żelaznej i niezłomnej woli czoło jego podnosiło wysoko, wysoko. Wszystka jego szlachetna, genueńska krew zalewała mu serce gorącą falą wielkodusznego męstwa. I zaszła w nim jedna jeszcze rzecz niespodziewana. Ten obraz matki, który nosił w sercu i w myśli aż dotąd, obraz zamierzchły i wyblakły przez te 2 lata jej nieobecności, rozjaśnił mu się jakimś wielkim światłem. Wśród tych majestatycznych widoków natury ujrzał tę drogą twarz, tak widną, tak czystą, jak gdyby patrzał na nią swymi oczyma. Ujrzał ją bliską siebie, mówiącą, wzruszoną, rozróżniał każdy ruch jej oczu, jej ust, każdy gest jej ręki, każdy cień jej zamyślenia. I popchnięty wspomnieniami tymi, które prawie, że mu się jawą stawały, przyspieszał kroku. A serce rozpływało mu się w jakimś nowym, stokroć mocniejszym kochaniu, jakiejś tkliwości niezmiernej, która wzbierała, aż uczuł płynące po twarzy łzy słodkie i ciche. Więc idąc tak coraz dalej, mówił do niej słowa rzewne, gorąco, jakie za czas mały powtórzyć jej miał w uścisku. Otom jest, matko ukochana, otom jest przy tobie. Nigdy cię już nie opuszczę, nie zostawię samą. Razem powrócimy do domu. Na okręcie będę stał ciągle przy tobie, blisko, przez całe morze. Nikt nie oderwie mnie od ciebie, nikt, nigdy, aż do końca życia mojego. I nie spostrzegł się nawet, że ponad wierzchołkami tych drzew olbrzymów srebrzyste światło miesięczne gasło w rozbieleniu schodzącej jutrzenki. O 8 godzinie rano lekarz Stukuman, młody Argentyńczyk, stał przy łożu chorych w towarzystwie asystenta i przekładał po raz ostatni konieczność operacji. Pan McQuines, jego żona, łączyli do rad lekarza gorące swe słowa, wszystko jednak było daremne. Kobieta, czując się zupełnie wyczerpaną sił, nie wierzyła już w tę operację. Była pewna, że albo umrze w czasie jej trwania, albo przeżyje ją o kilka godzin po wycierpieniu mąk stokroć straszniejszych niż te, które ją o śmierć naturalną drogą przyprawić miały. Ale operacja uda się jak najpewniej, uzdrowienie wasze jest niezawodne, więc odwagi, trochę odwagi, bo i śmierć wasza równie jest niezawodna, jeśli odmówicie. Ale słowa te, którymi lekarz starał się ją przekonać, były jak na wiatr rzucane. Nie, mówiła słabym głosem, ja się nie boję śmierci, ale nie mam odwagi cierpieć bezużytecznie. Dziękuję panu bardzo, panie doktorze, pan jest tak dobry, ale to już przeznaczona, dajcie mi już umrzeć spokojnie. Lekarz zniechęcony ustąpił. Nikt już o tym nie mówił więcej. Wtedy chora, zwróciwszy twarz ku stojącej pani, polecała jej ostatnie prośby swoje zamierającym już głosem. Droga, dobra moja pani, mówiła z wielkim trudem, proszę posłać te trochę pieniędzy i te moje biedne odzienie mojej rodzinie przez pana konsula.
Ufam, że żyją jeszcze, serce moje mi to wróży w tych ostatecznych momentach. I niechże mi Pani moja dobra tę łaskę uczyni i napisze, żem o nich zawsze myślała, żem dla nich zawsze pracowała. Do moich dzieci, że najbardziej ze wszystkiego to mnie bolało, żem ich już zobaczyć nie mogła i to, żem umierała odważnie na Boga miłosiernego zdana i błogosławiąca dzieciom. I że polecam mężowi, starszemu synowi, mego najmłodszego, mego biednego Marka, którego miała w sercu do ostatniego tchu mego. A wtem, w nagłym uniesieniu składając ręce, Marek mój, dziecko moje, życie moje. Ale potoczywszy dokoła pełnymi łez oczyma, spostrzegła, że pani już nie ma. Ktoś przyszedł i odwołał ją nagle. Oglądała się tedy za panem, ale jego nie było. Przy łóżku jej stał tylko asystent i dwie posługaczki. Wszakże w pokoju było słychać przyspieszone kroki, szmer rozmów, prędki zmieszanych i powstrzymywane okrzyki. Chora utkwiła we drzwiach oczy gasnące i czekała. Po kilku minutach wszedł lekarz z twarzą zmienioną. Po lekarzu pan i pani także silnie wzruszeni. Wszyscy troje patrzyli na chorą wzrokiem dziwnym i zamieniali z sobą wymowne słowa cichym głosem. Chorej zdawało się, że lekarz mówi do pani. Lepiej zaraz. Nie rozumiała tego. Józefo, przemówiła pani drżącym głosem. Mam dobrą wiadomość dla ciebie. Przygotuj się w sercu na dobrą nowinę. Kobieta patrzyła bacznie na mówiącą. Na taką nowinę, mówiła pani coraz bardziej wzruszona, która ci sprawi wielką, wielką radość. Oczy chorej rozszerzyły się nagle. Przygotuj się na to, że zobaczysz kogoś, pewną osobę, którą bardzo kochasz. Kobieta silnym ruchem podniosła głowę i poczęła patrzeć płonącymi oczyma to na panią, to na drzwi. Osobę, mówiła pani blednąc, jakby sama zemdleć miała, która tylko co przybyła niespodziewanie. Kto przyjechał? Zawołała kobieta głosem zduszonym, nie swoim głosem śmiertelnie przerażonego człowieka i nagle porwawszy się z pościeli, z przenikliwym krzykiem siadła nieruchoma, z oczyma szeroko otwartymi, z rękami podniesionymi do skroni, jakby wobec nadludzkiego widma. Marek, obdarty, okryty kurzawą, stał w progu, podtrzymywany ramieniem lekarza. Chora wydała trzykrotny, jakiejś wyżyny szału wznoszący się okrzyk. Boże, Boże, Boże mój! Rzucił się Marek. Chora wyciągnęła wychudłe ramiona i cisnąc głowę jego do swej piersi z konwulsyjną siłą wybuchnęła gwałtownym śmiechem, przerywanym jakimś suchym, bez jednej łzy łkaniem, które ją powaliło na pościel jak martwą, ale się zerwała natychmiast i szalona ze szczęścia pokrywała głowę syna pocałunkami, jakże szalonymi. Jesteś, skąd, jak, dlaczego jesteś, czy to ty, jak urósł, Boże, jakaś się tu dostał, jak cię przyprowadził, kto cię przyprowadził, sam jesteś, czyś nie chory, czy to ty, Marku, czy mi się tylko to śni, Boże, Boże mój, przemów, mów do mnie. I nagle zmieniając ton głosu, nie mów nic, nic, czekaj. Zwróciła się do doktora gwałtownie. Prędko, prędko, doktorze, bo ja chcę być zdrowa, ja muszę być zdrowa, jestem gotowa, niech pan ani chwili nie traci, zabierzcie Marka, niech Marek nie słyszy i słodko do syna. Nic, Marku, nic, dziecko, mają mi coś powiedzieć, ucałuj matkę. Idź, doktorze, już. Wyprowadzono chłopca. Państwo McQuines, posługujące kobiety, wszyscy wyszli pośpiesznie. Został chirurg i asystent, który za nimi drzwi zamknął. Pan McQuines próbował zabrać z sobą Marka do oddalonego pokoju, ale okazało się to niepodobnym. Chłopiec był jakby przygwożdżony do posadzki. Oczy jego stały się jakby obłąkane, usta mu drżały, chwiał się i ledwo mógł przemówić głośno. Co to? Co jest, mamie? Co oni tam z mamą robią? Więc pan McQuines ciągle usiłując go poprowadzić dalej, tak mówił z cicha. Słuchaj, zaraz ci powiem. Matka twoja jest chora. Trzeba jej zrobić małą operację. Pójdź. To ci opowiem to wszystko. I pociągał go za sobą. Nie, odrzekł chłopiec opierając się. Ja chcę tu być. Tu niech mi pan opowie. Wtedy inżynier, opowiadając bezładnymi słowy, niebywałe jakiej rzeczy, wprost ciągnął go. Ciągnąć go zaczął. Chłopiec przeraził się i drżał cały. Naraz krzyk. Przenikliwy, jak gdyby krzyk śmiertelnie ranionej osoby, rozległ się po całym domu. Odpowiedział mu krzyk chłopca jak echo boleści. Umarła matka moja. Lekarz stanął we drzwiach. Twoja matka ocalona, chłopcze. Marek patrzył na niego przez chwilę, a potem do nóg mu się rzucił z głośnym łkaniem.
Dziękuję, panie doktorze, dziękuję, dziękuję. Ale doktor podniósł go i rzekł: Wstań, dziecko, to nie ja, to ty, mały bohaterze, ocaliłeś matkę. Lato. 24 środa. Marek Genueńczyk jest przedostatnim małym bohaterem, z którym zapoznaliśmy się w tym roku. Jeden nam jeszcze na czerwiec zostaje. I dwa już tylko egzaminy miesięczne i tylko 26 dni lekcji i 6 czwartków i 5 niedziel. Już zalatuje jakby końcem roku. Zagęściły się liście na drzewach kwitnących w ogrodzie. Śliczny już dzień mamy podczas gimnastyki. Uczniowie chodzą w letnich ubraniach, aż miło spojrzeć przy wyjściu ze szkoły. Zupełnie inaczej niż za tamtych szarych miesięcy. I wszystkie te długie włosy też poszły precz, chłopaki postrzyżone jak owce. Ten chodzi bez pończoch, ten boso, szyje gołe kapelusze słomiane przeróżnej formy, przypasane wstążkami spadającymi na plecy, koszule i krawatki kolorowe. A ci mali, mali zawsze coś mają czerwonego albo niebieskiego. Jakiś fular, jakiś gałganek, jakieś obszycie, jakąś kokardkę w żywym kolorze, przypiętą gdziekolwiek przez mamę, bo teraz paradują najbiedniejsi nawet. A wielu też przychodzi do szkoły z gołą głową, bez kapelusza, tak jak wylecieli z domu. Niektórzy eleganci ubierają się do gimnastyki całkiem biało. Jest też jeden chłopak z klasy panny Delcati, ubrany cały czerwono, a wygląda jak rak gotowany. Kilku nosi marynarskie ubranka, ale najpiękniejszy ze wszystkich jest mularczyk, który chodzi w jakimś olbrzymim kapeluchu słomianym. Też musi chyba po ojcu być i zupełnie tak wygląda jak upalona do połowy świeca za bażurą. Pęknąć można od śmiechu, kiedy pod tym kapeluszem zajęczy pyszczek zrobi. Coretti także już nie nosi swojej czapeczki z kociej skórki, tylko jakąś starą czapczynę podróżną szarej jedwabnej materii. Pattini nosi jakiś rodzaj szkockiego kostiumu i ciągle po nim pogląda. Krosjan jednego guzika nie ma w koszuli i słońce mu wprost na gołe piersi świeci. Prekosiego ledwo widać z jakowejś letniej niebieskiej tatusiowej kapoty, którą po starym kowalu donasza. A Garofi, że musiał teraz rozstać się swoją wielką peleryną, pod którą miał swój handel ukryty, wyszły na jaw wszystkie jego wypchane przenośnym kramem kieszenie, a listy loteryjne to aż z nich wyłażą. Teraz wszystko widać, co tylko kto nosi, wachlarzyki ze starej gazety, sikawki z trzciny, strzały jeszcze zimowe, nawrony, zioła różne, żuczki majowe albo też chrabąszcze, które wyłażą z kieszeni i po kurtkach spacerują sobie. Wstępniaki zaś jeden drugiego przynoszą bukieciki nauczycielkom. Czasem z kwiatków, a czasem z byle jakiego chwastu, aby przynieść. I nauczycielki także w letnich sukniach i jasnych kolorach, oprócz zakonnicy, która zawsze czarna. A ta mała nauczycielka z czerwonym piórem ciągle nosi swoje czerwone pióro, ale wiąże teraz różową wstążkę na szyi. I wstążka i pióro strasznie są wygniecione łapkami jej kochanych wstępniaków, z którymi zawsze ugania się i śmieje. Nastała pora czereśni, motylów, grania po ulicach, wycieczek na miasto. U nas i tacy są, co o czwartej prosto z klasy do rzeki się kąpać lecą. Wszystkim już wakacje pachną. Każdego dnia wychodzi się ze szkoły prędzej, niecierpliwie i z większą radością, że znów jeden przeszedł. Smutno mi tylko patrzeć na Garonnego w żałobie i na moją dawną nauczycielkę z pierwszej wyższego oddziału, która jest coraz mizerniejsza i bledsza i coraz bardziej kaszle. Tak się pochyla idąc i tak smutno uśmiecha się do mnie. Poezja. 26. piątek. Zaczynasz pojmować poezję szkoły swej, Henryku, ale teraz widzisz szkołę tylko z wewnątrz. Daleko jednak piękniejszą, daleko poetyczniejszą wyda ci się za jakie lat 30, kiedy poprowadzisz tam dzieci swoje. Zobaczysz ją z zewnątrz, tak jak ja ją widzę. Nieraz czekając, aż wyjdziesz, obchodzę cichymi ulicami dookoła twojej szkoły i nadstawiam ucha ku parterowym, zasłoniętym żaluzjami oknom. Z jednego okna słyszę głos nauczycielki, która mówi: Ach, cóż to za... Zmiłuj się, chłopcze. Co by na takie... Ty, powiedział twój ojciec. Z drugiego okna słyszę gruby głos nauczyciela, który dyktuje z wolna.
Kupiłem 30 metrów materii po 4 liry i 50 centymów metr. Odsprzedałem ją zaś po... Tam znów ta mała nauczycielka z czerwonym piórem na głos czyta, a wtedy Piotr, Mika, z zapalonym lątem, ale z klasy ubocznej dolatuje mnie świergot całego stada wróbli, co znaczy, że nauczyciel oddalił się na chwilę. Idę dalej i na zakręcie narożnym słyszę, jak uczniak płacze, a nauczycielka strofuje go i pociesza razem. Nagle wylatują z okna brzmiące wiersze, imiona wielkich i szlachetnych ludzi, jakieś porywające nawoływania do cnoty, do miłości ojczyzny, do męstwa. A potem przychodzą chwile ciszy, w której rzekłbyś, że szkoła pusta i wierzyć się nie chce, że wewnątrz jest 600 chłopców. Wtem wybuch hałaśliwej wesołości z powodu żarciku nauczyciela, który jest w dobrym humorze. A przechodnie zatrzymują się i słuchają, i każdy mile patrzy na ten miły budynek, który zamyka w sobie tyle młodości i tyle nadziei. Nagle słyszę głuchą wrzawę, łoskot zamykanych książek, szelest kajetów, tupanie nóg, gwar rozchodzący się od klasy do klasy, z dołu na górę, jak gdyby jakaś dobra nowina obiegała szkołę całą. To pedel obchodzi gmach cały i na finis dzwoni. Natychmiast tłum kobiet, mężczyzn, dziewcząt i młodzieńców zaczyna się cisnąć ze wszech stron ku bramie, wypatrując synów, wnuków, braci i siostrzeńców. Tymczasem jakby wystrzelone z armaty wylatują przez drzwi klasy do przedsionka te malcy ze wstępnej. Potykają się, podskakują do wieszadeł, ściągają z kołków okrycia czapki, zwalają całą kupę tego na podłogę i przebierają w niej, grzebią, póki ich pedel po jednemu jakoś nie wysadzi za próg. Wreszcie wychodzą długimi rzędami i z raźnym tupotem, a wtedy grad pytań z tej chmury, co czeka u bramy. Umiałeś lekcję? Co masz zadane na jutro? Dużo masz roboty? Kiedy egzamin miesięczny? Nawet te biedne matki, które nie umieją czytać, biorą od synów kajety, otwierają je, patrzą na zadanie, pytają o stopnie. Ósemka tylko, a dziesiątka z pochwałą. Dziesiątka za lekcję? I niepokoją się, i radują, i rozpytują nauczycieli, i rozprawiają o programach, o egzaminach. Ach, dziecko, jakie to wszystko piękne, jakie wielkie, jaka w tym ogromna obietnica dla przyszłości świata. Twój ojciec. Głucho nie ma. 28, niedziela. Nie mógł mi się lepiej maj skończyć jak dzisiejszym rankiem. Słyszymy, dzwoni ktoś, biegniemy wszyscy, otwieramy, a to mój ojciec tonem największego zdziwienia. Wy tutaj, Grzegorzu? Bo to właśnie był Grzegorz, nasz dawny ogrodnik z Chieri, którego rodzina mieszka w Kordowie i który tylko co przybył z Genui, dokąd dzień przedtem przypłynął na okręcie z Grecji po 3 latach pracy przy kolei żelaznej. Dźwigał duży tłumok, postarzał się, ale zawsze czerwony na twarzy i wesół. Chciał mój ojciec, żeby do pokoju wszedł, ale Grzegorz się wymówił. Poważniejąc, spytał prędko: jakże się tam mają twoi? Jakże tam Ludwisia? Dobrze się miała przed niewielu dniami, kiedy ją widziała, odrzekła matka moja. Grzegorz westchnął z głębi. Ach, Bogu dzięki, a tom odwagi nie miał do tych głuchoniemych iść, póki się tu czego u państwa nie dowiem. Dziękuję pani, to ja teraz zostawię tu mój tłumok i skoczę po nią. 3 lata już, jakem nie widział biednego dziecka. 3 lata, jak nikogo ze swoich nie widział. Ojciec mój skinął na mnie. Idź z nim razem. Jeszcze słówko za przeproszeniem państwa, rzekł ogrodnik, gdyśmy byli w sieni. Ojciec przerwał mu. A jakże tam interesy? Dobrze, odpowiedział. Bogu dziękować. Przyniosło się trochę grosza, ale ja się chciałem spytać, nauczyli oni też czego tę moją biedotę, bo mi ją to tak zostawił jak tę rybę niemą. Niewiele ja to tamtym naukom wierzę. Czy aby choć znaki jakowe rozumie? Pisała mi tam moja, że niby się uczyć mówić, że niby tam się coś nie coś potrafią, ale co mi tam z tego, że oni ją wyuczą tak albo tak, kiedy ja takich znaków nie umiem robić, jak ona je rozumie. To jakże się z nią zrozumiem? Biedactwo to moje. Te znaki to aby między nimi, biedakami, dobre co jedno w drugie,
Jako ryby nieme, więc nie wiem, proszę łaski pana, i chciałem właśnie spytać, jak to tam jest. Ojciec mój uśmiechnął się i rzekł: Nie powiem nic, zobaczycie sami, idźcie, idźcie, niech się jak najprędzej ucieszy. Wyszliśmy. Instytut Głuchoniemych jest niedaleko od nas. Po drodze, stawiając olbrzymie kroki, żem nadążyć nie mógł, Grzegorz zasępił się i tak mówił: Ach, moja biedna Ludwisia, urodziło się to już z tym kalectwem i pomyśleć, żem ani razu nie słyszał, żeby do mnie powiedziała: mój ojcze. A ona ani razu nie słyszała, żebym do niej powiedział: moja córko. Nigdy w życiu nie rozumiała jednego ludzkiego słowa. Bogu i za to jeszcze dziękować, że ją do tego tam instytutu wzięli darmo. Aleśmy się naczekali, naczekali. Że to musiała 8 lat wpierw skończyć, dopiero ją wzięli. Teraz 3 lata mnie nie było w domu, to 8 a 3, to będzie miała 11 lat teraz. Czy też urosła, paniczu? Panicz ją widział? Urosła? Czy też wesoła? Zaraz Grzegorz zobaczy sam, zaraz zobaczy, odrzekłem, nadążając jego wielkim krokom. A gdzież to będzie ten instytut, daleko? Bo to już mnie tu nie było, jak ją odprowadziła matka, niby żona moja. Widzi mi się, że to gdzieś w tej stronie. Właśnieśmy przed nim stanęli. Weszliśmy zaraz do poczekalni, a odźwierny wyszedł naprzeciw nas. Ja jestem ojciec Ludwisi, Ludwisi Wogi, objaśnił ogrodnik. Niech tu przyjdzie moja córka, prędko, prędko. Są na pauzie, odpowiedział odźwierny. Pójdę powiedzieć nauczycielce i zniknął. Ogrodnik zamilkł, ale nie mógł znaleźć sobie miejsca. Oglądał obrazy na ścianach, ale znać było, że ich nie widzi wcale. Wtem drzwi się otwarły, weszła nauczycielka czarno ubrana, prowadząc za rękę dziewczynkę. Ojciec i córka patrzyli na siebie przez chwilę, a potem rzucili się sobie z okrzykiem radości w objęcia. Dziewczynka była ubrana w sukienkę w paski, różowej i białej, w biały fartuszek. Wyższa jest ode mnie, rozpłakała się i ściskała ojca za szyję obu rękami. Wreszcie oderwał ją od siebie ojciec i zaczął ją od stóp do głowy oglądać rozpromienionym wzrokiem, dysząc tak, jakby gdzieś z daleka przybiegł, aż zawołał: Ach, jak urosła, jak wyładniała, ach, mojeż kochanie, moja biedna Ludwisia, moje niemowlątko drogie. Tu zwrócił się do nauczycielki: Proszę też łaski pani pokazać mi jakie znaki, co by mnie choć trochę rozumiała. Ja się duchem nauczę, aby mnie choć oskubinkę rozumiała. Nauczycielka uśmiechnęła się i zapytała dziewczynki z cicha: Kto jest ten człowiek, co cię odwiedzić przyszedł? A dziewczynka grubym, jakimś dziwnym głosem, zupełnie jakby dziki, jaki pierwszy raz mówił po włosku: To mój ojciec. Ogrodnik cofnął się krokiem i wrzasnął jak wariat: Mówi, jak Boga kocham, mówi, cud czy co, mówi, dziecko moje drogie, ty mówisz, mówisz, gadaj, że mi mówisz. I znowu chwycił ją i całował. Jakże to, proszę łaski pani, to nie na migi, nie na znaki, nie na palce, tylko tak wprost, jakże to może być? Nie, pani Wogi, odrzekła nauczycielka, nie na migi. To stara już metoda. Tu się dzieci uczą nową metodą pamięciową. Nie wiedział pan o tym? Ale pierwszy raz w życiu słyszę, zawołał ogrodnik zdumiony. Nie wiedziałem nic, zgoła. 3 lata nie było mnie w domu. A może mi pisali, a ja nie zrozumiał. Taki ze mnie łeb zakuty. I zaraz zwrócił się do dziewczynki. Dziecko moje, to ty mnie rozumiesz, to ty słyszysz mój głos. Odpowiedz, że ojcu słyszysz, czy słyszysz, co ja do ciebie mówię? Ależ nie, kochany panie, rzekła nauczycielka. Głosu ona nie słyszy, bo głucha, ale rozumie z ruchu ust, jakie słowa pan wymawia do niej. Pojmuje pan? Ani słów pana nie słyszy, ani tego, co sama do pana mówi. Wymawia zaś słowa, bośmy ją nauczyli litera po literze. Układać usta, poruszać gardłem i nadawać piersiom ruch taki, że może głos wydać i każdą z tych liter wymówić. Ogrodnik patrzył osłupiały, stojąc z otwartą gębą. Znać było, że nie rozumie ani słowa z tego całego wykładu i że zresztą nie dowierzał temu, więc sam próbować zaczął. Powiedz mi, Ludwisiu, rzekł, schyliwszy się jej do ucha, czyś kontenta, że ojciec powrócił? I podniósłszy twarz, czekał, co powie. Dziewczynka patrzyła na niego zadumana i nic nie odpowiedziała. Stał więc zmieszany, a nauczycielka roześmiana się
Roześmiała się i rzekła: Dobry człowieku, nie odpowiada wam, bo nie widziała poruszeń ust waszych, boście jej do ucha mówili. Powtórzcież teraz swoje pytanie, trzymając twarz prosto przed jej twarzą. Nastawił się Grzegorz i powtórzył: Kontenta jesteś, że ojciec wrócił, że już nie odjedzie? Dziewczynka, która uważnie patrzyła mu na usta, gdy mówił, usiłując widzieć nawet ruch języka, odpowiedziała swobodnie: Bardzo kontenta jestem, że ojciec wrócił, że już nie pojedzie nigdy. Ojciec zaczął ją gwałtownie ściskać i całować i zaraz, żeby się bardziej upewnić, zarzucił ją pytaniami: Jak się nazywa mama? Antonia. Jak się nazywa mała siostrzyczka? Adelaida. Jak się nazywa ten instytut? Głuchoniemych. Ile będzie 2 razy 10? 20. No i kiedyśmy myśleli, że się zacznie śmiać z radości, nagle płakać zaczął. Ależ panie, przekładała mu nauczycielka, zamiast się cieszyć, to pan płacze, wszak pan ma powód do radości, nie do smutku. Patrz pan, córka pana także płacze. Niechże więc pan przestanie i powie mi, czyś pan zadowolony. Ogrodnik pochwycił rękę nauczycielki i całując po wiele razy mówił: Dziękuję, dziękuję stokrotnie, tysiąckrotnie dziękuję dobrej, drogiej pani i niech mi też pani wybaczy, że tego lepiej powiedzieć nie umiem. Ale córka pana umie i pisać także, dodała nauczycielka, i rachować. Wie, jak się co nazywa w domu. Umie także trochę historii, trochę geografii. Jest teraz w normalnej klasie, ale jak jeszcze 2 wyższe klasy ukończy, będzie umiała o wiele więcej. Po wyjściu stąd będzie mogła zająć się czymś, wybrać sobie profesję jakąś. Niektóre z dawnych naszych uczennic głuchoniemych są w sklepach i tak dobrze obsługują kupujących, jak i inne. Ogrodnik znów usta otwarł, osłupiały, w głowie mu się to wszystko mieszało. Patrzył na córkę, drapiąc się za uchem, wzrok jego domagał się jeszcze nowych objaśnień. Wtedy nauczycielka, zwracając się do odźwiernego, rzekła: Zawołajcie mi tu, którą małą z klasy przygotowawczej. Odźwierny wrócił za chwilę z małą głuchoniemą 8 lub 9 lat może, która świeżo do instytutu weszła. Oto tę małą, mówiła nauczycielka, zaczynamy dopiero uczyć. Patrzcież, jak się to robi. Chcę, żeby wymówiła E. Niechże pan uważa teraz. Tu nauczycielka otwarła usta w taki sposób, w jaki je otworzyć trzeba dla wymówienia E. I ułożyła usta owej małej w podobny sposób. Dziewczynka trzymała je posłusznie w tym układzie. Wtedy nauczycielka dała jej znak, żeby głos z siebie wydała, jakoż wydała go. Ale zamiast E zrobiła się z tego O. Nie, rzekła nauczycielka, to nie to. I wziąwszy obie ręce małej, położyła sobie jedną na gardle, a drugą na piersiach i powtarzała E, E. Mała, czując pod ręką ruch gardła i ruch piersi nauczycielki, otwarła usta tak samo jak wpierw i wybornie wymówiła E. W tenże sposób kazała jej nauczycielka wymówić E i D, trzymając ciągle obie rączki na swoim gardle i na swoich piersiach, po czym zwróciła się do ogrodnika. Zrozumieliście teraz? Zrozumiał nareszcie, wszakże jeszcze bardziej był zdumiony niż wtedy, kiedy nie rozumiał. I one się tak uczą mówić? Zapytał po chwili namysłu, patrząc na nauczycielkę. I to moją cierpliwość tak po zdziebełku uczyć mówienia te wszystkie kaleki? I tak mają cierpliwość tak po zdziebełku uczyć mówienia te wszystkie kaleki jedno po drugiej przez całe lata? A to święte są, zawołał nagle, składając jak do pacierza dłonie. A to są anioły rajskie. A to caluśki świat by im dać i tak bym mało nagrody. Cóżem to chciał powiedzieć? A prosiłbym łaski pani, żebym tak mógł na chwilę z dzieckiem sam być, nacieszyć się 5 minut, aby sam. I pociągnąwszy dziewczynkę na stronę, zaczął ją pytać, a ona zaczęła odpowiadać. Śmiał się, bił pięściami w kolana. Oczy mu błyszczały, a co i raz to córkę na ręce brał i przyglądał się jej. Odchodził prawie od zmysłów z radości i zachwytu, gdy mówiła zupełnie, jakby to był głos idący z nieba. Nagle zapytał nauczycielkę, czyżbym też nie mógł, proszę łaski pani, podziękować panu dyrektorowi? Dyrektora nie ma, odpowiedziała, ale jest ktoś inny, komuś cię podziękować powinni. Tu u nas każda mała uczennica oddawana jest w opiekę starszej koleżance,
która jest jej jak siostrą, jak matką. Waszą powierzyliśmy 17-letniej głuchoniemej córce z Duna, która jest dla niej bardzo dobra i bardzo ją kocha. Od 2 lat pomaga jej codziennie ubierać się, czesze ją, uczy ją szyć, naprawia jej sukienki, opiekuje się nią na każdym kroku. Ludwisiu, jak się nazywa twoja mamusia z instytutu? Dziewczynka uśmiechnęła się i odpowiedziała: Katarzyna Giordano. A zwróciwszy się do ojca, dodała: bardzo, bardzo dobra. Odźwierny, który na znak nauczycielki oddalił się był, wrócił, puszczając przed sobą panienkę z jasnymi włosami, silną, wesołą, takiej samej sukience w paski białe i różowe i w szarym fartuszku. Panienka zatrzymała się u progu, zarumieniona, a później spuściła głowę i roześmiała się. Wyglądała jak osoba dorosła, ale zdawała się dzieckiem. Córeczka Grzegorza pobiegła naprzeciw niej, wzięła ją za rękę i przyprowadziła do ojca, mówiąc swoim grubym głosem: Katarzyna Giordano. Ach, dobra panienko, zawołał ogrodnik, wyciągnął rękę, jak gdyby ją chciał pogłaskać, ale wnet cofnął się zmieszany. Ach, dobra panienko, a niechże ci Bóg błogosławi, a niechże ci da szczęście na ziemi i w niebie i całej familii. Taka panna, mój Boże, taka dobra, dla mego dziecka, taka, dla mojej Ludwisi, a niechże ci anieli niebiescy piastują. Robotnik ubogi jestem, ojciec tego biedactwa, dziękuję ci panienko z duszy, z serca. Panna pogłaskała małą, trzymając ciągle głowę spuszczoną i uśmiechając się. Ogrodnik złożył ręce przy ustach i patrzył na nią jak cudowny obraz. A jak chcecie, to możecie teraz zabrać z sobą waszą córkę. Czy chcę? Odrzekł wesoło. Zabiorę ją ze sobą do Kordowy dziś, a jutro to znów ją tu odprowadzę. Dziewczynka pobiegła się ubrać. To cię jej 3 lata nie oglądał, ale teraz patrzajcież, mówi. Zaraz ją do Kordowy biorę, niech się wszyscy cieszą, a jeszcze wpierw to po Turynie trochę pochodzę z tą moją, tą niemotą. Niech ją wszyscy widzą i zaprowadzę ją do moich znajomych, żeby też słyszeli: o Boże, Boże, żem też tej pociechy dożył. Dawajże rękę, Ludwisiu, bierz ojca pod rękę. Dziewczynka, która wróciła w czepeczku i w pelerynce, wsunęła mu rękę pod ramię. I kłaniam się wszystkim pięknie, mówił Grzegorz już z proga. I wszystkim z duszy, serca dziękuję. I jeszcze się tu powrócę, żeby wszystkim dziękować. Nagle zatrzymał się, jakby uderzony jakąś myślą. Puścił dziewczynkę, wrócił z ręką w kieszonce od kamizelki i krzyknął jak wariat: co tam? Biedne ze mnie licho, ale przecie 20 lirów dam na ten instytut. Nową dam, piękną sztukę. I grzmotnąwszy garścią w stół, zostawił na nim swoją ofiarę. Nie, nie, poczciwy człowieku, zawołała nauczycielka wzruszona. Zabierzcie swoje pieniądze, nie mogę ich przyjąć, zabierzcie. To nie należy do mnie. Dacie, jak wróci dyrektor, ale i on nie przyjmie, możecie być pewni. Ciężkoście zapracowali to złoto i bez tego będziemy wam zawsze radzi. Nie, zostawię, muszę zostawić, odpowiedział Grzegorz uparcie, a zresztą się zobaczy. Ale nauczycielka włożyła mu do kamizelki na powrót ową sztukę złota, nie dając mu czasu na odmowę. Poddał się więc i tylko pokiwał głową, po czym, przesławszy pocałunek od ust panience i nauczycielce, wziął córkę pod rękę i wyszedł wołając: pójdźmy, pójdźmy, córuchno, biedna niemowo moja, mój skarbie. A ona stojąc we drzwiach otwartych swoim okropnie grubym głosem: och, jakie śliczne słońce.